Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam serdecznie na kolejnej sesji Zewu Cthulhu. Dawno nie było na moim kanale, ale wracamy, tylko wracamy w ograniczonym składzie i z nowymi postaciami. Ze mną są Kasia Koper, warszawskie spacerki z Kasią, blogerka, miłośniczka komiksów, miłośniczka murali. Jej życiowe motto to pokaż mi swojego murala, powiem ci, kim jesteś, tak? Tak, podoba mi się. Kasiu, powiedz mi o swojej dzisiejszej postaci parę słów. Tak, dzisiaj jestem... Dzisiaj nazywam się Kenneth Hopper i właśnie przyjechałam do Arkham. Jestem tutaj od niedawna. Jestem młodym, niewykwalifikowanym za bardzo człowiekiem, który no do tej pory imał się różnych prac, głównie raczej fizycznych. No i teraz, jako że ożeniłem się niedawno i to mnie sprowadziło do tej miejscowości, do tego miasta. I to mnie sprowadziło tutaj, gdzie się zatrudniłam, w bibliotece. Jako tam taka pomoc, złota rączka, trochę dozorca. Tak. I cóż, jestem młody, silny, sprytny. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej. Okay. Drugim moim dzisiejszym graczem jest Michał Bieda, a.k.a. Xashers, który już ze mną gra w wielu różnych innych grach. Erwdom i ostatnio Akeja. Dzisiaj trafił też do Zewu Cthulhu. Zasilił grupę Zewu Cthulhu. I Michale, kim ty dzisiaj będziesz grał? Tak jest, więc dzisiaj wcielam się w Jonathana Johnsona, 50-letniego psychiatrę, nieco ekscentrycznego, w jakim stopniu to prawdopodobnie wyjdzie w praniu. A skąd się znalazł w Arkham? Przyjechał odwiedzić swojego przyjaciela i odnowić starą znajomość. A co z tego wyniknie, to zobaczymy. Mhm. Jeszcze powiedzcie mi, jakim cudem młody, 20-paroletni chłopak ma znajomego psychiatrę? Może... Chodzi na terapię. O, tak naprawdę to, jeżeli ja tutaj jestem od bardzo niedawna, no to jest bardzo świeża znajomość. Może... Ja nie wiem, może po prostu jestem też na tyle ekstrawertyczny, że zagaduję ludzi, którzy tutaj przychodzą do biblioteki i po prostu zaczynamy gadać. I tak. Nowość świata to spowodowała. Mhm. Jeszcze jednym elementem wspólnym waszej znajomości jest mieszkanie w tym samym hotelu, ponieważ obaj jesteście zameldowani w hotelu Serce Arkham, które nie jest, chociaż położone blisko centrum tego miasteczka, nie jest jakimś hotelem takich najwyższych lotów, czy najbardziej wystawnym. Raczej jest to malutki budyneczek, malutki przybytek, prowadzony przez praktycznie jednoosobową armię w osobie starego i zrzędliwego pana Markusa Fincha, który jest jednocześnie właścicielem tego przybytku, jego konsjerżem i dozorcą, więc od niego między innymi Kenneth mógł nie raz, nie dwa posłuchać różnych dobrych życiowych rad na temat tego, jak dobrze zarządzać powierzonym przez sobie mieniu, czy też mieniem, jak tutaj coś tam naprawić i tak dalej, więc mieliście z panem Markusem jakieś wspólne pole do rozmów i też tak się składało, że gdzieś tam spotykaliście się w foyer tego hotelu, żeby sobie porozmawiać, poprowadzić jakieś wspólne pogawędki. I kiedy pewnego wieczoru sobie tak właśnie spędzacie na takich prawdopodobnie późno popołudniowych albo bliżej wieczornych pogawędkach czas po pracy, po obowiązkach, w trakcie tych pogawędek w wasze ręce trafia
artykuł w gazecie Arkham Courier, który właśnie wam wklejam na Cthulhu Handouts i który proszę, żeby któreś z was przeczytało. Ja nie jestem pewna, czy ja dobrze umiem czytać, więc to chyba... Dobrze, spróbuję. Tak, spróbuję. Tajemnicza śmierć redaktora. Dziś rano znaleziono ciało Jamesa Godborna, redaktora gazety... Goberna, przepraszam. Redaktora gazety Massachusetts. Mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo, skacząc z dachu domu swojego dziadka. Nieznane są motywy samobójstwa, a nieboszczyk był szanowanym i spokojnym obywatelem. Wcześniej odwiedzał Arkham kilkukrotnie. Ostatni raz przybył, by doglądać spadku po dziadku. George'u Godborn, rzecznik policji, poinformował o wszczęciu postępowania mającego na celu ustalić dokładną przyczynę śmierci Jamesa Godborna, a także wykluczenie... Goborn. Jakoś mi nie pasuje. Nie pasuje mi to nazwisko. A także wykluczenie udziału w tym wypadku osób trzecich. Ciało Denata trafiło do miejscowej kostnicy i czeka na sekcję, po której zostanie poddane kremacji. Podpisano J. Voch. Voch. Niebywałe. Tak, i właśnie ten tajemniczy artykuł w tak nad wyraz spokojnym miasteczku, w którym aż znowu tak wiele się nie dzieje, przynajmniej ostatnimi czasy, zostaje was dzisiejszego wieczoru przy tej popołudniowo-wieczornej kawce bądź herbatce. I tak. Co za czasy. Spoglądacie po sobie, kiedy Jonathan Johnson skończył odczytywać treść artykułu na głos. Kenneth, twoja postać się nazywa. Tak. Słuchaj, drogi Kennecie, czy może nie znałeś tej persony, czy może nie była ci znana ta postać, czy czegoś nie wiesz więcej? No bo to niebywałe, żeby tak ktoś skakał z jakiegoś dachu przybytku, to jest coś niezwykłego. No to niestety, ja tutaj nie znam wiele osób, ale to faktycznie jest bardzo... To za głupia śmierć. Po co w ogóle skakać, kiedy jest tyle fajnych rzeczy w życiu do zrobienia. Czysta głupota. Nie ma nad czym gdybać. Jedna rzecz, że któż by mógł dostarczyć jakiejś wiedzy na ten temat? Tak, a może ten właściciel... Tak, przybytku może tego właściciel będzie ktoś wiedział, no w końcu lokalny, na pewno zna tutaj najważniejsze osoby, a redaktor jednak na pewno znana persona, taka zacna osoba jak właściciel hotelu będzie musiała czytać gazety, musiała czytać jego dzieła. Musimy się udać, sprawdzić, czy może coś nie wie. Może będzie przechodził akurat obok? On tu się nie kręci za często? No, pan mówicie o Markusie, o właścicielu tego hotelu, tak? On się zwyczaj kręci, najczęściej w pobliżu recepcji, ale też często i gdzieś tam coś robi, no bo trzeba doglądać swojego interesu, a że głównie sam to robi, więc musi być go wszędzie pełno. No więc tak ogólnie Jonathan tak siedząc z tą gazetą, tak czytając, tak patrząc, tak momentalnie tak składa ją, wstaje i kieruje się w stronę recepcji, tak tylko odwracając się. Panie mój drogi Kennecie, idziesz pan ze mną, czy nie idziesz? I nie patrząc się do tyłu, idę w stronę recepcji. Mhm. Lubię ploty, posłucham, co tutaj się mogłoby dziać. Ja tak z karty postaci przeczytałem pierwsze zamiast pilotowanie, plotkowanie. Myślę, o kurde, to plotkowanie, umiejętność, dobre. Ale niestety nie. Plotkowanie też może być. Gadaniny. Więc idziemy do tego, do recepcji. Czy coś tam zastaniemy? W recepcji właściwie, recepcję zostajecie pustą, ale widzicie uchylone drzwi na zaplecze. Za kontuarem, za którego dochodzi jakoś takie przytłumione
Sarkanie, czyli już wiecie, że właściciel gdzieś tam coś na zapleczu robi, sobie gdzieś tam modli się pod nosem, jak to on ma często w zwyczaju, narzekając na różne rzeczy. No ale wiekowy to już starszy pan, więc wiecie, że to u niego to jest takie normalne zachowanie. Stoicie przy tym kontuarze, widzicie, jest tam ten dzwoneczek do przywoływania, jest widać tam za kontuarem zamkniętą księgą meldunkową gości, widzicie ten na ścianie powieszony tą taką kratownicę na kluczyki do pokojów, jakaś ten usychająca taka ten jakieś drzewko już takie lekko usychające w doniczce stoi gdzieś tam pod ścianą, widać, że nieco często podlewane płytki podłogowe na podłodze poukładane w drobną szachownicę, taką kremowo-czarną, też już widać, że powycierane i dosyć takie wiekowe. Pewnie przydałoby się jakiś remont przeprowadzić w tym miejscu, ale widocznie wiecznie za mało gości, za mało zysku, żeby inwestować, a być może już nie ma chęci w gospodarzu, żeby takie rzeczy robić. Co robicie? No to ja bym tak, opierając się tak, opierając się tak łokciem jednym o blat, tak rozkładając gazetę tak w jego stronę, żeby już było przygotowane, tak kilkanaście razy nacisnąć ten dzwoneczek, czy tam, nie wiem, czy taki na klik, czy taki na potrząsanie, to tam czy to jest taki się nawalnięcie walnięcie z góry, nie? No to tak parę razy tak dzyń, tak jeszcze tak tak oprzeć się i tak czekać, czy się wychyli, czy się nie wychyli. No tak, słyszycie tylko zaraz, młodzież taka niecierpliwa wychodzi, taki starszy mężczyzna, już widać, że w sile wieku, siwiusieńki, taki prawie jak gołąbek mężczyzna. Włosy jeszcze na głowie się trzymają, ale już ta jego szpakowatość już prawie w biel przechodzi miejscami. Przygarbiony, taki lekko ubrany w sweter, spod którego wystaje koszula zapięta aż pod samą szyję. Na to taki właśnie puloverek zarzucony. Gdzie się tak panu śpieszy, panie Johnson? Cóż to tak, ja to tam muszę parę rzeczy naprawić. A tu... Czym mogę pomóc? Mości, panie Markusie, sprawa jest niebywała, jak pan zapewne, machając ręką przed gazetą, widzi, stała się jakaś wielka tragedia w okolicy i no, jestem przekonany, że taka persona jak pan na pewno musiała znać Denata i prawdopodobnie wie coś więcej niż tutaj piszą, więc z chęcią zasięgnąłbym informacji od pana, no bo kto by wiedział tutaj nie jak pan, no, nie czarujmy się. On tak... połechtany tymi miłymi słowami, tak tak wie się to i owo, ale ty o tym samobójstwie mówisz, tak? Tego młodego, jak mu tam, Goburn, niech, ja pamiętam, to było, wiesz, za moich dawnych lat, kiedy ja jeszcze weź pod stół wchodził i herbatę rodzicom wylewał, co stawiali w filiżankach, to ja wtedy byłem młody i wiesz co, takie rzeczy jak te samobójstwa dzisiaj, to się rzadko zdarzały, ludzie byli inni, ludzie byli twardsi psychicznie, a dzisiaj byle co i od razu, albo se w łeb palnie, albo se żyły podetnie, ach, ta dzisiejsi młodzież, nic twardości, siły ducha, z niezłomności, woli, a ty pamiętaj, Kenneth, ty w swojej pracy musisz być niezłomny. Musisz być jak skała, musisz być jak fundament, na którym stoi ta opoka, którą jest Biblioteka Miejska. Pamiętaj, ty jesteś filarem, jesteś fundamentem, jesteś solą tej ziemi. Tacy jak ty, tacy jak ja. To na naszej krwi, na naszej doli Ameryka budowała swoją potęgę. Ach, ale wracając do tego, do Goberda... To wracając do Goberda, o czym to ja miałem? A, ten Gober, wie, no tam gdzieś, o dom tego Goberna to stoi tak na uboczu, chyba z pół kilometra
pół kilometra za miastem, tak bliżej lasu, ale co ja miałem? Ja pamiętam, że tego starego, ale to nie tego, co teraz się zabił, tego, ja nawet nie wiem, jak on miał na imię, nieważne. Jego ojca znałem, biedny William, ale to historia długa, straszna, innym razem może opowiem, ale jego dziadek to był, to historia była taka, że jego dziadek, na niego mówili szarlatan, szaleniec, potępiony, ale kto by tam wierzył w takie bajania, ale dobra, panie Johnson, jakby co, to tam pewnie będą coś wiedzieć na policji albo w gazecie, coś tam pewnie będą więcej wiedzieć. Ja się nie interesuję teraz tymi wszystkimi młodymi, co tu się strzelają w głowę albo se żyły podcinają. To nie moje zmartwienie, ja tu już prawie, wiesz, jedną nogą w grobie jestem. Co ja będę się tu zastanawiał nad tym, jak tu młodzi swoim życiem dysponują. Ale słyszałem, że pewnie tutaj ten młody Goburn, on spadek odziedziczył, on tu nie bywał, on tu już nie tutejszy był, on wyjechał po śmierci swoich rodziców gdzieś tam poza Arkham, nie wiem dokąd, nie wiem co robił. Słyszałem, że jakimś pisarzyną, nie, redaktorem, dziennikarzem był, dziennikarzem w jakiejś gazecie, ale nie wiem jakiej, nic innego poza kurierem nie czytam, nie interesuję się. Ja tak bym na słowa o jakimś szarlatanie, o jakimś dziadku, tak bym się tak oparł oboma rękami o blat, tak. Markusie, kochana, a nie chciałbyś mi coś rozjaśnić na temat tego szarlatana? Jak nie to szarlatan? Czemu nazywany był szarlatanem? Nie wiesz, może to było powodem takich, no jakby nie patrzeć, strasznych obelg? Może się na ciebie popatrzył, zmarszczył tak czoło i tak przysłuchał się, czy co, szarlatanem mówiłem? Wiesz co, panie Johnson, no niestety, tak się spojrzał, godzina już późna, a ja tu jeszcze muszę małą konserwację przeprowadzić. Pan wybaczy, no ale jakby co, to klucze proszę zostawić na ladzie, jakby gdzieś państwo wychodzili, ja tu potem wydam, a jakby co, to zobaczymy się pewnie jutro. Miłej nocy życzę i tak widać, że chyba gdzieś tam zreflektował się nad tym, że chyba nie gdzieś się zagalopował w swoich rozważaniach i ten odwrócił się na pięcie, wziął tą wysmarowaną smarem szmatę ze sobą, z którą przyszedł i z powrotem się udał na zaplecze. Jeszcze tylko słyszycie, jak pod nosem sobie gada. Ach, jakie to wszystko teraz ciekawskie, wszystko by wiedzieć chcieli. Jej, ciężko współpracować z tubylcami, naprawdę ciężko. No ale pan, panie Kenecie, na pewno jest równie ciekawy jak ja, cóż to się stało, cóż to jest spowodowane tą całą ciężką i zawiłą sprawą. Tym bardziej, że mamy praktycznie pod nosem samo epicentrum tych wydarzeń. Nieprawdaż? To było pod nosem? To było gdzieś na obrzeżach? Czy nasz hotel jest w samym centrum miasta? Znaczy nie jest w samym centrum, ale dosyć blisko centrum. Serce Arkham. To brzmiało jak centrum. Okej. Okay. Aha, a ten dom jest gdzieś na uboczu. No w sumie noc jeszcze młoda. Można by się... Nie wiem, jak pan uważa, czy może się do tego domu udać zobaczyć, jak on wygląda? Nie. Ależ jak najbardziej, cóż lepszego mamy do roboty w końcu. Noc czy dzień, nie wiem, która pora dnia. Jeszcze młoda. Taka bliżej wieczora jest. No, ale to noc jeszcze tak. Młoda i cóż to za marnotrawstwo by było, gdyby nie wyruszyć na jakąś łapiącą za serce przygodę. Czyli chcecie się udać w kierunku domu Goburna, który jest tam, gdzie popełniono... Który tak naprawdę nie jestem pewna, czy my dobrze wiemy, gdzie on jest, oprócz tego, że jest gdzieś na granicy miasta. Nie, no w sumie nie wiecie, bo w gazecie nie podali adresu, gdzie ten wypadek miał miejsce, więc... No dobra, no ale możemy i tak pójść w miasto, może dopytać kogoś na mieście. Czasami się po ulicach kręcą tacy różni lokalsi, którzy wiedzą wszystko. Trzeba będzie zasięgnąć języka na miejscu, może właśnie
W okolicach ktoś tam się będzie kręcił, może właśnie podpytamy tu i ówdzie, może będzie jakieś zgromadzenie, no w końcu to jest świeża sprawa, dopiero napisali, więc może ludzie będą się gromadzić, może będą chcieli sami coś sprawdzić. Będą na pewno plotkować, jeżeli ta rodzina tutaj faktycznie była tak dobrze znana, jak tutaj pan Markus. Markus no sam wiele widać było, że wiedział, więc pewnie nie tylko on o nich słyszał i coś. Oj, tak, może tak. Wiedział i nam nie powiedział. Wiedział i nie powiedział, a to już jest niedobra sprawa. To już jest niedobra sytuacja, kiedy ktoś wie, a nie chce powiedzieć, jeśli to nie jest coś ważnego. Więc musi być to ważne. No i trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić, gdyż natura naukowca, badacza ludzi nie pozwala zignorować tak ważnej, tak pilnej sprawy, która nas nastała w tym momencie. Czyli chcecie się udać na miasto i poszukać sobie jakichś informacji, tak? Tak jest, zasięgnąć języka, może znajdziemy tą redakcję przy okazji, no bo domyślam się, że ani ja, ani Kenneth nie jesteśmy stąd, więc no pewnie ciężko nam. A, tak no od i razu. Redakcja, gazeta jest z Massachusetts. Znaczy on ten wynika z tej informacji, że on nie pracował w Arkham Courier, tylko gdzieś w jakiejś gazecie w stanie Massachusetts. Mhm, tak. No więc tutaj tylko nic nie wiemy. No ale ewentualnie jakiś komisariat, może nie komisariat później, ale to jeszcze będzie. Nieskremowany. Albo do kostnicy też można. No to jest też plan, żeby do kostnicy się wybrać. Tylko jeśli tak. Jeszcze nie będzie zamknięta, bo to już tak. Nie, no kostnice raczej są w nocy otwarte, bo często gęsto w kostnicach są przeprowadzane sekcje zwłok nocą. Tak, i właśnie. Pretekst rozmowy nad. Ale w sumie. Może ktoś coś widział, ktoś coś wie, a jako badacz ludzi i ludzkiej psychiki chciałbym sprawdzić i zbadać, dlaczego on popełnił samobójstwo, dlaczego to akurat tak musiało się skończyć i tak rozwiązać, dlatego muszę każdy trop zbadać, więc to ma podłoże naukowe, więc to jest moje powołanie, więc muszę to zbadać. Tak, dokładnie, więc pytanie, czy idziemy w stronę domu szukać tak w ciemno, czy na przykład w stronę kostnicy? No to może jednak ta kostnica jest konkretem. Więc łatwiej zlokalizować będzie. Myślę, no że tak. Akurat tak, kostnicę na pewno będzie wam więcej łatwiej zorganizować, znaczy zlokalizować również. No, a ja lubię zorganizować pewnie też. Nie jednego trupa widziałem. Szczególnie, że jako psychiatra musiałeś mieć praktyki medyczne, a no że tak. Studiowałeś no, tutaj w tym uniwersytecie, więc no, z pato tej morfologii, czy jak się tam nazywa ta dyscyplina, gdzie się kroi nieboszczyków, to czy z anatomii po prostu zajęcia w kostnicy miałeś, więc wiesz, gdzie to jest, tak? Dokładnie, a nawet zainteresowanie antropologią, choć to bardziej pod naukę o ludziach, ale ciało też się złapie. Więc kostnica miejska faktycznie jest w tym samym miejscu, w którym zapamiętałeś, że była te lata temu. Dawno tego miejsca nie odwiedzałeś, ale też zauważyłeś, że też dawno nikt tego miejsca nie odrestaurowywał czy remontował, bo elewacja była jeszcze bardziej odrapana niż ją zapamiętałeś. Tak samo wnętrze pachnące lizolem i środkami dezynfekcyjnymi. Też w środku jeszcze bardziej te lamperie poobdrapywane. W środku kostnicy, która oczywiście ciągle była czynna i otwarta, przyjął was młody lekarz, który przedstawił się jako Alex Bartinger. No około 20-kilkuletni, świeżo upieczony lekarz medycyny sądowej. Bardzo miły, przywitał was serdecznie, trochę zdziwiony wizytą ludzi z zewnątrz, o tej porze szczególnie dnia. Ale no tak, dobry wieczór, witam panów. Jak cóż za niespodziewana wizyta, wiedzą panowie, tak, nieczęsto mam do czynienia z żywymi ludźmi, ale witam serdecznie, witam, w czym mogę pomóc w tak interesującym miejscu jak to, czego już tak panowie chcieli się dowiedzieć?
Ależ oczywiście, panie Aleksie. Ja Ja tutaj na pewno trochę tak. chciałam zobaczyć, jak wygląda denat po skoku z dachu. Denat po skoku z Tak. dachu. Tak myśli, myśli. Mówi pani o tym, jak mu tam Goburn, tak? Który dzisiaj się tam popełnił, Dajemy him. Okej. popełnił samobójstwo. A wie pani co? Akurat niedawno go przywieźli z miejsca wypadku, więc. Znaczy, wie pan co? Może niedługo go, niedawno go przywieźli z miejsca wypadku, więc chętnie, chętnie, jeżeli. Jeżeli taka jest panów wola, to oczywiście zanim przejdziemy do sekcji zwłok, to mogę panom to oczywiście pokazać. Proszę za mną, nie? Więc prowadzi was tam głębiej w mroczne korytarze kostnicy, gdzie w końcu docieracie do takiej dużej sali, gdzie jest tam tak z tymi tak zwanymi lodówkami, czyli są te metalowe szafki, w których trzymane są zwłoki. On podchodzi do jednej z nich, otwiera klapę i wysuwa taki wózek metalowy z ciałem przykrytym prześcieradłem. Ale ostrzegam, mówi, nie jest to dla postronnych, ten widok może nie być najprzyjemniejszy. Bo denat skoczył prosto na głowę, więc jest to na pewno interesujący eksponat do badań. Uśmiechnął się, natomiast no, nie mówię, że nie ostrzegałem, i to tak łapie za ten, za to prześcieradło i odsłania. I w tym momencie poproszę was o testy na poczytalność. O ja. Ale wymyśl. Dobra, gdzie to jest? Teraz rzucacie D100 i musi być mniej niż wasza poczytalność. Albo równo, nie? Z mocą, tak? czy mi poszła setka? Tak, czyli ty nie zdałaś, okej. Okay. Miało być mniej? Mam 60. Czyli, być mniej, no. Czyli ty, Jonathan, nie tracisz żadnych punktów poczytalności. A ty, Jonathan, Kenecie, tracisz 1D3, czyli D3 rzuć. Już? W ogóle, kto wymyślił rzucanie D3? Jest w ogóle taka kostka D3? Jak to było 1D3? Po prostu wykrzyknik D3, nie? Ale mi chodzi tak w... 3, czyli tracisz 3 punkty poczytalności. I teraz tak, ty, Jonathanie, ponieważ jesteś psychiatrą, miałeś zajęcia z anatomii i ogólnie widziałeś w swoim życiu zwłoki, to widok tych pokiereszowanych zwłok nie zrobił na ciebie jakiegoś... To też lekko się wzdrygnąłeś, bo faktycznie nie był to szczególnie przyjemny widok z racji odniesionych przez Jonathana obrażeń, ale no, Kenneth faktycznie nie spodziewał się aż tak koszmarnego widoku, który momentalnie, gdy tylko zobaczyłeś tą rozłupaną czaszkę, ponieważ obrażenia głowy spowodowały, że czaszka pękła, głowa była skrzywiona pod nienaturalnym kątem z powodu złamania karku, do tego jeszcze pęknięcie czaszki ujawniające jej wnętrze z wypływającym zawartością z mózgowiną i z tymi różnymi rzeczami, sprawiły, że momentalnie dostałeś ataku mdłości, które ledwo powstrzymałeś. Uśmiech Alex Bartinger, młody lekarz, tak uśmiechając się z takim spojrzeniem rozumiejącym i wiedzącym, że no to się często zdarza, jak na środku za kostnicę wziął takie metalowe wiaderko i ci tak litościwie podsunął. Ja bym w tym momencie wyciągnął swój dziennik i tak zaczął sobie pisać: obiekt źle znosi widok zmasakrowanych zwłok. Zamknąć i włożyć. Oprócz tego... Myślałem, że ta rozrywka będzie, na ten wieczór będzie, nie będzie aż taka. Dobra. Już takie trzeba było nie pić wcześniej. Powierzchowne oględziny zwłok już pokazują, że oprócz tego, że że to złamany kark, rozwalona głowa, to jego ciało jest w dużej części posiniaczone, a także na nadgarstkach widać są widoczne ślady nacięć.
Jak któryś z was ma medycynę, może sobie rzucić na medycynę. Jest. Bardzo chętnie bym to zrobił. Bo właśnie pierwsza chciałem. Pomoc to nie to. To nie to. Jest medycyna osobna. Znaczy można rzucić no, na pierwszą pomoc, ale to z kością karną ewentualnie, czyli rzucasz dwie i wybierasz wyższy wynik. Nie, no dobra, myślę, nie wchodzi że to u mnie. Nie moja działka. Nie, no to, no to tyle. No, tutaj, ale w tym momencie, kiedy tak widzę te nacięcia, bo sam to pewnie nic z tego nie wywnioskuję, ale bym chciał wtedy teraz porozmawiać z naszym tutaj specjalistą od zwłok i zagaić go rozmową, czy już to ciało było sprawdzone, czy może dopiero przybyło, no bo jakby nie patrzeć, taka sprawa no, dosyć tragiczna, dosyć nagła. To nie jest coś zwyczajnego. Zazwyczaj ludzie chyba nie skaczą tak bez większego powodu. Czy nie wiem, może pan co spowodowało to, że tak się stało? No, wie pan, ja jestem osobiście pasjonatem jakiegoś zawodu psychiatrą i bardzo lubię analizować motywy działań niektórych ludzi. Dlatego bardzo chciałbym poznać motyw działania samobójcy. Dlaczego się zabił, a może nie zabił? Może nic nie wskazuje na to, że się zabił, dlatego chciałbym to bardzo dobrze przeanalizować, no ale gdzie tam moje oko w porównaniu do pańskiego, jakże młodego, jakże wprawnego w tej dziedzinie medycznej oka, które na pewno bardzo dobrze jest w stanie przeanalizować, co się tak naprawdę stało z tym naszym nieszczęsnym denatem. To bardzo miło, że docenia pan moje umiejętności, ale tak naprawdę fakt, pełny obraz sytuacji będę miał dopiero wtedy, kiedy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Natomiast jeżeli chodzi o taką pierwszą powierzchowną analizę, jaką mogę panu tutaj przedstawić, to na pierwszy rzut oka główną przyczyną śmierci tutaj wziął ten plakietkę pana Jamesa Goberna były obrażenia głowy i karku, znaczy obrażenia czaszki i karku wywołane upadkiem z dużej wysokości. Do tego te widoczne tutaj ślady na nadgarstkach świadczą o tym, że przed dokonaniem tego feralnego skoku pan Gobern prawdopodobnie próbował podciąć sobie żyły. Ale to nie to go uśmierciło, bo żył jeszcze, kiedy miał już te żyły podcięte, kiedy skakał z tego dachu. Do tego ma kilka złamań wewnętrznych, które nie wygląda na to, że nie były dokonane w momencie upadku, a prawdopodobnie wynikają z jakichś obrażeń otrzymanych wcześniej. Czy to było próba samookaleczenia, czy to była próba pobicia, ciężko stwierdzić bez dogłębniejszej sekcji, ale też ma kilka takich dziwnych złamań, które można tutaj pokazuje gdzieś w miejscach, że jakieś tam części pokazuje na części ciała, gdzie w pierwszym momencie tego nie zauważyłeś, ale po takim faktycznie gruntowniejszym przyjrzeniu się faktycznie widzisz, że dziwne takie, wiesz, załamania, dziwne jakieś wystające rzeczy czy coś, że tutaj coś nie do końca gra. Te siniaki, które tutaj też pan widzi, no to część jest wynikiem upadku, część z nich to już są plamy pośmiertne, natomiast te tutaj pokazuje na górnej części ciała właśnie, wygląda na to, że ten człowiek był niespełna rozumu, prawdopodobnie przeżywał jakiś atak szaleństwa, może rzucał się gdzieś jak opętany po pomieszczeniu, nie wiem, obijał się o różne rzeczy, no bo no nie wygląda na to, żeby no to te, one nie mogły powstać akurat od samego upadku, musiały powstać już wcześniej. Więc tutaj ten człowiek musiał przeżywać jakieś głębokie załamanie psychiczne albo jakiś atak niepoczytalności. Ale tutaj nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc to jeżeli by żył, to musiałby go przebadać psychiatra. No właśnie dlatego tutaj jestem. No ale tak, z martwymi dosyć ciężko się rozmawia, jakby nie patrzeć.
Szanuję pana poczucie humoru, tak kiwnął Alex Bertinger, a w tym międzyczasie Kenneth tam dalej próbował uspokoić swój żołądek. Musiał być nieźle zdeterminowany ten no, albo ktoś naprawdę chciał, żeby to wyglądało na samobójstwo, albo on naprawdę chciał się zabić, bo nikt nie skacze wcześniej podcinając sobie żyły, jeśli nie chce być pewny, że upadek go zabije. Więc na pewno chciał swojej śmierci, albo ktoś chciał jego śmierci, żeby wyglądało jakby on chciał swojej śmierci. Tylko właśnie kto chciał tej śmierci? Bo to, że ktoś panie, chciał, to panie jest pewne. Lekarzu, czy pan jest stąd w ogóle? Pan co w ogóle wie więcej na temat tego człowieka, tej rodziny? Wiesz co? Rzuć mi na... Masz jakąś umiejętność społeczną? Myślę, że gadaninę albo urok osobisty najlepiej. No nie, jestem akurat... Postawiłam na moje fizyczne atrybuty. Nie martw się, ja też nie mam akurat tych dwóch. No to na którykolwiek z nich możesz rzucić, bo tam jakieś masz pewnie jakieś bazę w nich, czy nie. Bazowo urok osobisty ma 15. Urok osobisty ma bazę 15. Okej, okay, no dobra, czyli rzucam ile? Gadaninę setką. Bo... A który chyba się gumie te setką. No tak. 58, czyli znowu... Nie zdadzę. Lepiej już panu, panie? Trochę lepiej. To co się cieszę, poklepał pana lekarz po ramieniu. Tak, jestem stąd tutaj. Rodzice pochodzą z sąsiedniej miejscowości. Natomiast ja tutaj studiowałem i potem załapałem się do pracy. I na razie z braku lepszych miejsc zatrudnienia dla młodych lekarzy, takich jak ja, no to pracuję w kostnicy, ale mam nadzieję, że nie potrwa to długo i będę mógł, bo tak naprawdę z zamiłowania jestem pediatrą i chciałbym leczyć dzieci, ale na razie jest jak jest. No tak, oby pana ulubionych pacjentów w tym miejscu pracy nie przybywało tutaj na razie. A nie ma pan może jakiejś wiedzy o tej rodzinie? No bo jednak doszły mnie słuchy, że to jakieś powiązania z szarlataństwem, jakieś mroczne, straszne obelgi, a ja nie lubię jakimś zabobonom wierzyć. Ja wolę fakty, wolę naukę, a wierzę, że taki pan... No, wykształcony taki pan jest jednak raczej racjonalnie myślący, więc coś, jeśli pan słyszał, to pewnie chętnie się podzieli z, no jakby nie patrzeć, kolegą po fachu. To rzuć mi na coś. Na co? Nie wiem, gadanina, urok osobisty. Na przypale, ale na te dwa nie weszło. No niestety, wie pan co, nie znam tutaj, nie interesuję się jakoś specjalnie życiem doczesnym, zaśmiał się pan Bartinger, bo moje zajęcia obracały się wokół książek do medycyny i zajmowania się takim jak pan Goburn, więc niespecjalnie mogę coś panu więcej powiedzieć, niestety. Ależ tak, no to zrozumiałe. Wcale się panu nie dziwię, przynajmniej martwi nie przeszkadzają w pracy, jak to czasami bywa wśród żywych. No tak. Nie wie pan może, gdzie tu jest stacja policyjna, komisariat, no bo jakby nie patrzeć, wiemy tutaj po pobycie tutaj no jakąś jednak porcję wiedzy, ale dalej jest pełno niewiadomych, które trzeba by rozjaśnić. Żeby ta sprawa doszła. Tak, najbliższy posterunek będzie 4 przecznice stąd, jakieś 20 minut drogi piechotą. Wyjdzie pan z kostnicy, skręci w lewo i potem 4 przecznice dalej będzie widać, albo ludzie pana pokierują, ewentualnie trafi pan na jakiś patrol, więc... Wyśmienicie. Wolałbym nie trafić na patrol. Pania, ale się z panem współpracuje. Doprawdy życzę panu jak najszybszego awansu z tego miejsca i tej wymarzonej pracy z tymi
małoletnimi, dorosłymi. Tak, No więc tak, dobrze. Panie Kenneth, czy skończył pan już swe czynności wykonywać tutaj, czy jeszcze potrzebuje pan chwili? Już mi lepiej. Myślę, że możemy wyjść. Tak, tak, dobrze, dobrze. Bardzo było miło pana poznać i pana tutaj leżącego, patrząc na plakietkę, Coburn, czy Coburn, nie? Bartinder. Co leży? Alex Bartinder. A, mi chodzi o tego Denata. Tak, James Coburn. Tak, tak, i pana Coburna też było bardzo miło poznać. No więc my prawdopodobnie będziemy już szli dalej w naszej jakże to ciekawej nocnej podróży. I tylko tak skinąłbym melonikiem i auwiderzej. Dobrej nocy, nie? Odprowadził was do wyjścia, uśmiechając się i ten z takim, no, z takim lekkim politowaniem, ale też z takim życzliwym politowaniem, jeszcze spoglądając na Keneta, który ciągle tam jeszcze czuł taki kamień w żołądku, bo... cała zjedzona przed wyjściem, czy tam kolacja, czy podwieczorek poszedł. A nie był tani, cholera. Nie, no nie był drogi, bo ten hotel nie należy do jakichś super drogich. No, zależy ile się zarabia. Tak, no na twoje standardy no nie był może tani faktycznie. Wszystko jest względne niestety. Czy kierujemy no dobrze, się... dobrze, cieszę się, że tak. Kierujmy się, przewietrzę się trochę. Tak, zaczerpnijmy powietrze. Czyli chcecie iść na posterunek, tak? Tak jest. Chyba, że po drodze nas coś ciekawszego spotka. Na przykład, nie wiem, dom Goldberna, czy... nie no, droga na posterunek nie wiodła przez obrzeża miasta, chyba, że musielibyście nadkładali drogi, więc... Nie, nie. Według tego instrukcji, tego Alexa, to tam... Tak, wiedzeni informacją, przez wskazówką od młodego lekarza trafiliście w niedługim czasie na posterunek policji, gdzie siedzący za kontuarem swego rodzaju takiej recepcji dla interesantów i za takim okienkiem przeszklonym znudzony policjant z takim już lekkim brzuszkiem i w sumie z tymi wąsami, widać, że też lekko już taki spocony, akurat coś tam smarował w jakiejś pewnie księdze raportów albo w czymś, tak nawet nie podniósł nawet swojego wzroku, tylko tak słucham. To ja tak bym zbliżał się. Nie wiem, jakie jest jego biurko, jest jakieś krzesło dla petenta, czy nie ma. Znaczy nie, taki kontuar, przy którym stoicie, takie z okienkiem, a on tam siedzi za nim i nawet nie podnosi głowy, żeby na was się przyjrzeć, tylko tak. To ja bym się tak trochę nachylił, tak ręką jedną oparł, tak drugą pewnie dołożył i witam szanownego oficera. Z tej strony Jonathan Johnson, psychiatra z wykształcenia i zamiłowania. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej w sprawie na ostatniej tragedii, jakby to nie patrzeć, jaka nastąpiła w okolicy. Podobno to za samobójstwo, ale nie wszystko na to wskazuje, a moją misją jest zbadać wszystkie motywy i zachowania ludzi, którzy są no, spełna bądź niespełna rozumu. Dlatego byłbym wdzięczny bardzo za pomoc w badaniach moich, jak i w odnalezieniu przyczyn tych wydarzeń wszystkich. W czasie tej twojej przemowy ten policjant tak oderwał wzrok od tego, co tam wypisywał. Spojrzał się tak na ciebie, na twojego towarzysza Keneta i tak jeszcze raz na ciebie widzisz, że na koszuli ma tam plakietkę z tym, z nazwiskiem Brown i ten, i tak, przepraszam, tak wyłupił do ciebie, przepraszam, ale zgubiłem się na lekarzu od świrów, więc jeszcze raz tylko wolniej, proszę. I teraz tak, sylabując dosłownie, psychiatra. No to już wiem, to już wiem, proszę dalej. Badam motywy i przyczyny tego samobójstwa albo niesamobójstwa.
tak pewnie wyciągając za pazuchy, wskazując na artykuł, tego redaktora. Można coś się dowiedzieć tutaj? Ale przepraszam, pan to jakoś tak na czyjeś polecenie, czy tak sam sobie tak pan przyszedł tutaj? Na polecenie nauki. Polecenie nauki. Ja nie wiem, czy policja będzie przeszczęśliwa, wiedząc, że ktoś inny się wtrynia w ich robotę. W ogóle nie podoba mi się to miejsce. Drodzy, no muszą to przeżyć. Na polecenie nauki pan powiada, no to niestety, panie Johnson, tak, Johnson, dobrze pamiętam. Panie Johnson, niestety, ale w tym momencie policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i z racji na dobro tego dochodzenia ja niestety nie mogę udzielać takich informacji. Panie, ale dlatego chciałbym rozmawiać z pana przełożonym. No dobrze, nie sądzę, żeby pan dostał jakąś inną odpowiedź, siąta chwileczkę. I tak widać, że jak usłyszał, że chcesz rozmawiać z jego przełożonym, to od razu minął tak zmarkotniała, już tak patrzę na ciebie takim wzrokiem bardziej już wiesz, mówiącym gościu, jakbym mógł, to bym cię zamknął na 48 za byle co. Karen mode activated. Tak. I tak podnosi słuchawkę telefonu, wykręca jakiś numer. Tak. Panie komisarzu, tutaj jest jakiś pan... Doktor Johnson, psychiatra, i chce zasięgnąć informacji w sprawie dzisiejszego samobójcy. Słucha. I koniecznie chciał rozmawiać z przełożonym moim. Tak, mówiłem mu. Tak, przekazałem te informacje. No ale chcę rozmawiać z przełożonym. Okej, tak jest. Odkłada. No dobrze, komisarz państwa przyjmie. Proszę za mną. No, z takim, wiesz, ociąganiem się wstaje z tego swojego krzesła. Widać, że no na oko ma ze 40 lat pewnie, albo trochę więcej. Już taki brzuszek taki pewnie urośnięty od nadmiaru donatów, które się spożywa pewnie do kawki rano i wieczorem, a może i w południe też. Tak nieśpiesznym krokiem podchodzi do zakratowanych drzwi, które wiodą tam głębiej w posterunek, gdzie są biura stałych policjantów, wkłada klucz w zamek, przekręca, otwiera, wpuszczając was. Proszę za mną. Wyśmienicie. A wiesz, w międzyczasie tak chciałbym po jego zachowaniu wywnioskować, co mu leży na głowie i czemu jest... taki, a nie inny. Czy coś, nie wiem, czy ma jakieś problemy ze sobą, czy jest, nie wiem, niezadowolony z pracy, coś takiego. Tak, nie wiem, poruszam. To rzuć mi na psychoanalizę, ale to musi wejść przynajmniej na połowę twojej psychoanalizy. Czyli trudny test, bardzo tak. Dobrze. Znaczy, wiem, że to jest takie na siłę, ale kurde, jestem psychiatrą, muszę coś robić. Stolik, dobra, rzucamy. No nie, to na połowę nie jest. Nie, wydaje ci, po prostu masz wrażenie, że on chyba nie przepada za psychiatrami. Może gdzieś tam... Nie lubi swojej pracy. Może ma po prostu, wiesz, wierzy w jakieś stereotypy odnośnie, że jesteście tylko lekarzami od świrów i jak ktoś korzysta, to ten... Z świrem. To, że wierzy ten... w stereotypy, ten policjant sprawdza... Wszystkie moje stereotypy. A w ogóle chyba pierwszy raz jestem na komisariacie jako gość. Bardzo ciekawe doświadczenie. W każdym razie ów policjant lekko taki sapiącym oddechem, jak się też okazało, prowadzi was w głąb tego budynku i tam mijacie jakieś biura, gdzie na przykład kryminalni po cywilnemu tam siedzą i nad jakimiś dokumentami jacyś mijają was jacyś inni policjanci, którzy rzucają powitania temu aspirantowi Brownowi, który was tutaj prowadzi dalej w głąb tych pomieszczeń i w końcu gdzieś tam poprowadził was kilkadziesiąt metrów w głąb budynku do pokoju gdzie ma zapisane komisarz G. Swanwick, nie? I ten. Pukał
Wejść, usłyszeliście i ten otworzył wam drzwi i wskazał ręką, proszę. Tak, na pożegnanie tylko tamtemu bym kiwnął melonikiem do środka. I od razu bym pewnie przywitał. Witam szanownego komisarza. Moje nazwisko Johnson, jak już pewnie pan słyszał przez telefon od swojego podwładnego. No a sprawa jest, jak pan wie, na pewno pilna i gorąca i świeża, więc na pewno wie pan wiele na ten temat. Ja także chciałbym się dowiedzieć więcej. No tak, jak się przywitałeś, to proszę, panowie usiądą. Widać, koleś jest taki też już starszy mężczyzna, też myślę 50 plus na karku, ale widać, że dobrze się trzyma, barczysty, nie jest jakiś tam taki brzuchaty jak raczej normalnej budowy ciała, ale lekko widać barczysty, że gdzieś tam w przeszłości musiał dbać o siebie i ćwiczyć fizycznie. Widać też po nim, być może miał jakąś wojskową przeszłość, bo no ma taką twardą, zarysowaną linię szczęki, bardzo, bardzo męski, lekki wąsik, siwy pod nosem, włosy krótko ostrzyżone, tak bardziej właśnie na wojskową modłę. Spojrzenie... Co? Ciekawe, jaki byłby w bijatyce. No taki... Prawdopodobnie nie ten, umiałby się pewnie, wygląda takiego, co umiałby się obronić w jakiejś tam bijatyce ulicznej. Widać... Nie próbuj. Takie, widać, może uda mi się może. Tak, taksujące, surowe spojrzenie jego stalowo-szarych oczu spogląda na was z takim z jednej strony z jakimś tam zainteresowaniem, ale z drugiej strony też z takim surowym pytaniem w oczach. Po co to w ogóle przyszliście? Nie? Proszę usiąść. O co dokładnie chodzi, panie Johnson? A widzi pan, ja z zawodu jestem psychiatrą i moim celem życiowym, jak i moim celem naukowym jest zbadanie motywów ludzi na granicy swej wytrzymałości. No i jak łatwo się domyślić, często po przekroczeniu tej granicy ludzie czynią takie niezrozumiałe rzeczy. I właśnie chciałbym sprawdzić, co popycha ludzi do popełnienia takich strasznych rzeczy. Ewentualnie co sprawia, albo kto chce sprawić, że takie straszne rzeczy wyglądają jak samobójstwo. Więc naprawdę intryguje mnie ta sprawa i bardzo chętnie opisałbym ją jako jeden z przykładów w moim długo tworzonym dziele na temat psychologii samobójstwa. Jak już zapewne poinformował pana mój podwładny, w tej chwili policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci pana Goulburna i zasadniczo z powodu dobra śledztwa nie powinienem udzielać żadnych dodatkowych informacji, a także włączać do tego śledztwa żadnych osób postronnych. Pan dla pana Goulburna jest jakąś rodziną, znajomym? Był, znaczy się, znajomym, przyjacielem? Kimkolwiek? No, nie. Poznaliśmy się dzisiaj, niestety. Dopiero, ale wie pan, to nie jest taka prosta sprawa. Czy jako całość policji ktoś nadzoruje właśnie strefę psychologiczną tego całego śledztwa? Czy ktoś analizuje motywy działań tego nieszczęśnika? Czy ktoś w ogóle bierze pod uwagę to, że to mogło być, albo nie musiało być, to samobójstwo, czy po prostu analizujecie suche fakty? Samobójstwo to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci w tym momencie, ale potwierdzi ją autopsja, która zostanie dzisiaj przeprowadzona, więc powinniśmy mieć w najbliższych dniach wyniki. Natomiast jakichkolwiek więcej informacji panu udzielić nie mogę. No i trudno, chciałbym współpracować z lokalnymi organami władzy, no ale jeśli organy nie chcą współpracować, to nikt na siłę nie może się narzucić organom, więc niestety. Ale w jakim charakterze chciałby pan współpracować? Co miałby pan wnieść do tego śledztwa, co miałoby pomóc w jego szybszym, nie wiem, zakończeniu, rozwiązaniu tej sprawy? Ale jak dla mnie jest ona bardzo prosta. Pan Goulburn stracił
rozum oszalał, i tak to mogę ująć w mało pewnie profesjonalny dla pana sposób, i popełnił samobójstwo. Co tu roztrząsać? No widzi pan, szaleństwo to nie taka prosta sprawa. Zapewne zabezpieczyliście państwo dowody przeróżne, jakieś jego notatki, nie notatki. Z tego można wiele wywnioskować, co człowiek myśli, co człowiek mówi. Zapewne przesłuchaliście państwo wielu świadków, krewnych może. I wiecie, jakie były relacje jego rodziny. Z tego też można wiele wywnioskować, no ale zwykły laik czy osoba postronna nie jest w stanie tego zrobić. No ale zapewne wśród tak zacnych stróżów prawa są osoby, które znają się szczególnie na tego typu sprawach. Z tego, co mi wiadomo, pan Gober nie miał żadnych żyjących krewnych. Dom, w którym popełnił samobójstwo, należał do jego dziadka, który odziedziczył w spadku po nim właśnie i doglądał tej swojej własności, kiedy popełnił ten czyn, który popełnił. Natomiast moi ludzie prowadzą czynności mające zabezpieczyć wszelkiego rodzaju dowody. Na miejsce wypadku zostało zabezpieczone na, że tak powiem, okoliczności przeprowadzonego później dochodzenia, więc wydaje mi się, że z naszej strony, ze strony policyjnej, wszystkie tutaj procedury zostały należycie przeprowadzone i nie uważam, żebyśmy mieli sobie coś do zarzucenia. Natomiast... Ależ oczywiście, ja nie zarzucam nic pracy policji w żadnym tego słowa znaczeniu, jednakże zawsze można spojrzeć na sprawę z innej strony. Ale dobrze, że pan wspomniał dziadka nieszczęsnego Denata. Mianowicie obiło mi się o uszy, że jakieś dziwne historie były związane z tą personą. Szarlatanem nazywano go, co nie jest dosyć powszechną obelgą. Nawet w karczmach mówioną po spożyciu alkoholu, a nie mówiąc już na trzeźwo o kimś. Wie pan co, jesteśmy policją, nie zajmujemy się plotkami, domniemaniami czy doniesieniami z brukowców czy tabloidów. W tym zajmują się brukowce i tabloidy. Natomiast jedyny fakt, jaki mogę panu przedstawić, to jest taki, że dziadek pana Goberna zmarł rok temu i od tamtego czasu pan Gobern, który zasadniczo nie przebywał w Arkham, na stałe zaczął tutaj częściej bywać, aby doglądać odziedziczonego przez niego majątku, i to jest jedyny fakt, jaki mogę przedstawić. Natomiast jeżeli pan chce jakiś domniemań i plotek, to musi pan niestety szukać gdzie indziej. Ja pana towarzysz do tej pory, taki milczący i wsłuchujący się w naszą rozmowę, to jeżeli można wiedzieć, pan jest zainteresowany tą sprawą, ponieważ... Ja tutaj jestem w charakterze asystenta pana Johnsona. Jestem jego asystentem od dzisiaj w każdym razie. Tutaj przecież ten... Czyli studiuje pan psychologię, tak? Tak, właśnie poniekąd zaczyna się moja wielka przygoda z psychologią i psychiatrią. Oraz patomorfologią, i zobaczymy, co jeszcze. I tak zbieram różne. Pan Johnson jest tutaj właśnie moim mentorem, a ja go też tutaj wspieram w obcym miejscu swoją osobą i siłą. Poza tym, panowie nie są stąd, prawda? Prawda. Wspomniał pan, panie komisarzu, że dziadek zmarł rok temu, czyli że dziadek przeżył swojego syna, bo to ojciec zmarłego był synem dziadka, tak? No zazwyczaj ojciec zmarłego jest synem dziadka, tak? Zazwyczaj tak bywa.
Ale spadek z dziadka na wnuka, więc nie było pośrednika. Czy to prawda, czy to nieprawda? Czy był pośrednik, a pośrednik na przykład się nie interesował spadkiem, albo zrzekł się spadku? Nie, z tego co mi wiadomo na temat pana Jamesa Gomberna, świętej pamięci już teraz, to jego rodzice umarli dosyć dawno temu, osieracając go, wychowywał go dziadek, a później młody pan Gomberne wyjechał z Arkham. I wrócił dopiero wtedy, kiedy jego dziadek opuścił ten ziemski padł. Dobrze. Tak patrzę się w stronę Keneta, pytająco, czy coś jeszcze pragnie zapytać. Więc jeżeli, panowie nie mają żadnej wiedzy bądź informacji... Jako początkujący psycholog, psychiatra, jakie były stosunki między dziadkiem a wnukiem? Czy coś wiadomo? Ja tak bym tylko tak przyklasuj. Tak wspaniałe pytanie, młody adepcie Kenecie. Tak trzymać. Niestety nie zajmujemy się życiem prywatnym naszych obywateli, jeżeli to nie jest w jakiś sposób obiektem śledztwa, dochodzenia lub innych czynności policyjnych, więc wybaczy pan, ale no niestety nie mam ani wiedzy, ani tym bardziej ochoty odpowiadać na takie dziwne i nietypowe pytania. Więc jeżeli państwo nie mają jakiejś faktycznie wiedzy, która mogłaby pomóc nam zamknąć to śledztwo szybciej, to wybaczą panowie, ale jest późno, ja mam jeszcze dużo pracy. Która jest godzina? No już jest taki wieczór, już tak wieczór. 20. Pewnie tak, 20:23. Dziękuję tak, więc... za tę odpowiedź. O, dobrze, więc tak wstając już, no, tak mrucząc pod nosem, że... No, jakże owocna rozmowa. Dziękuję bardzo panu za współpracę, panie komisarzu, i no, na razie będę musiał wraz z towarzyszem pana opuścić. Możliwe, że kiedyś jeszcze spotkamy się w niedalekiej przyszłości, ale niczego nie mogę obiecać. I tylko skinąc tak... On tak, ten, kiedy już zbieracie się do wyjścia, on podnosi słuchawkę, też wykręca jakiś numer. I tylko tam słychać. I tylko mówi: Kowalski, odprowadzisz panów do wyjścia. No i tak. I za chwilę zjawia się jakiś młody policjant. Na plakietce ma Kowalski przez V napisane i przez Y na końcu. Pewnie jakiś Polak imigrant albo syn imigrantów polskich, tak? I lekko taki ryżawy, widać, że w miarę jeszcze chyba świeży policjant, młody, pewnie świeżo po szkole, skina wam na powitanie, no i zapraszająco gestem ręki w kierunku wyjścia wskazuje, gdzie macie iść, i odprowadza was tymi samymi korytarzami posterunku do miejsca recepcji, gdzie tam widzicie dalej znowu siedzącego na swoim miejscu za ladą, za okienkiem, burowatego policjanta. Kowalski? Moja babcia też była Kowalski. A tak? Czy twoi przodkowie też są z Polski? Moja babcia była, tylko właśnie później wyemigrowała tutaj do Ameryki, do wspaniałego kraju, tutaj poznała jakiegoś tam... O, to bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Tam trochę uczyła mnie polskiego. Dziękuję bardzo. Tak, no ja niestety niewiele ją poznałem, więc nawet już tego nie znam, ale czasami jeszcze ojciec mi opowiadał. No, słuchaj, bo widzisz, jakie mamy wspólne korzenie. A może byś... Słuchaj, bo ja się tak zastanawiam, czy ty wiesz może, gdzie jest dom tego co dzisiaj skoczył z dachu? Tego, jak mu tam było. To dzisiaj o tym mówią. Tego samobójcy, co go tam dzisiaj tam zgarnęli? Tam piszą o nim i dyskutują wszyscy. Na obrzeżach miasta tutaj w... Kilka kilometrów stąd na wschód jest
taki piętrowy domek z tarasem, z białym gankiem. Łatwo będzie znaleźć, bo w pewnym oddaleniu od reszty zabudowań się trzyma, ale tam jeżeli państwo tam chcą, panowie chcą tam zwiedzać, to nie wpuszczą, bo tam pilnują nasi ludzie, tam doglądają miejsca bez nakazu, mają rozkaz nie wpuszczać bez nakazu. A takiego nakazu, to jak się taki nakaz zdobywa? Albo sądownie, albo trzeba znaleźć jakieś poręczenie jakiegoś szanowanego obywatela w mieście, nie wiem, pozwolenie od komisarza. No ja państwu nie udzielę, nawet po dalekiej znajomości naszych babci, o ile się znały. Może nawet rodziną jesteśmy daleką. W kościele mawiają, że wszyscy jesteśmy rodziną, począwszy od Adama i Ewy, więc... Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Niektórzy dalsze. No dobrze, dzięki Kowalski. Dobrze zobaczyć znajomą twarz. Ja też dziękuję i dobranoc. Dobranoc. Ja tak może ze zdziwieniem na jakieś te łamańce językowe słuchając i obserwując, ale jak już będziemy się kierować do wyjścia, to bym się zwrócił do Keneta. No tak, obrzeża miasta, kilka kilometrów daleko chyba to jak na dzisiaj, tak. Prawdopodobnie daleko. Tak, nie mamy, no ja nie dysponuję samochodem, chociaż trochę się prowadzić potrafię. Bo tego się tam kiedyś nauczyłem. Gdzieś tam. Chyba. W mafii jako kurier. Tak, zawsze można wziąć taksówkę, nie? Tylko kogo stać, nie? Tak. No, nie, pewnie względnie. Ale nie, jak miałem proponować, no, mógłbym się skontaktować z moim przyjacielem. No, prawdopodobnie twoim przełożonym w bibliotece, może on coś będzie wiedział, może jakieś informacje by miał. Można by jutro to tam spokojnie zbadać, zastanowić się, przemyśleć, porozmawiać. Może wtedy udać się za dnia. To prawda, bo w sumie już dzisiaj widziałem trochę mózgu, a nie wiadomo, czy na tym domu, czy gdzieś pod tym domem nie zostały też jeszcze jakieś zostałości, więc ja myślę, że to już chyba było, jak się okazuje, za dużo na mój, myślałem, że mocny żołądek, ale jednak nie. No tak, ekscytująca przygoda musi być dozowana w odpowiednich ilościach. No więc to, pewnie kierujmy się powoli do hotelu na noc. Ewentualnie bym, jeśli jest taka opcja, bo nie wiem jak to tam z telefonami, żeby przedzwonić do tego bibliotekarza. Prywatnie to jeszcze nie każdy miał telefon, ale do biblioteka już w tej porze zamknięta, więc... To pewnie z rana trzeba będzie na bibliotekę. No właśnie, dzwonić. A jutro jest jaki dzień roboczy, czy niedziela? Roboczy, roboczy. Roboczy. Czyli ty do pracy musisz i tak być. No ja do pracy właśnie. No to na spokojnie, można tam się udać. Daleko jest to w ogóle od tego hotelu? Biblioteka? Mhm. Nie jest daleko, bo hotel jest blisko centrum, a biblioteka jest tak też bardziej w centrum, tylko tak to jest centrum, ale to już jest taki teren jakby kampusu uniwersyteckiego. Tutaj część miasta to jest kampus uniwersytecki, są tutaj właśnie obiekty uniwersyteckie, akademiki, nieakademiki, internaty, czy cokolwiek i plus do tego jakieś tam katedry różnych wydziałów i biblioteka i tam inne takie rzeczy, więc jakiś park też tam taki studencki. Jasne. No to pewnie z rana się udamy tam ty do roboty, a ja tu prześpiegi. No. Będę spać na razie. Więc wracacie żołądek z powrotem. Więc wracacie do hotelu, gdzie już wita was taki zmarkotniały Markus i tam was żegna, znaczy odprowadza was do pokoju tam utyskiwaniem, że szlajacie się gdzieś po nocy zamiast siedzieć na dupsku i tam odpoczywać, jutro do roboty trzeba wstać, a myślicie, że ja co?
Młody taki, że ja młodość na loterii wygrałem, życie wieczne, no niestety nie, ale coś tam zaczął narzekać i że musi na was czekać z zamknięciem drzwi do hotela, aż wrócicie i ten odprowadził was, znaczy te jego narzekania odprowadziły was na piętro, do waszych pokojów, gdzie udajecie się w sen, udajecie się w objęcia Morfeusza. Dzień następny. Co robicie dnia następnego? No wstajemy rano, ja przynajmniej. Bo mój dzień się zaczyna raczej dosyć wcześnie. Więc niewątpliwe, że ja już do tej biblioteki pewnie pójdę trochę wcześniej niż... Masz poranną zmianę od 6 do godziny 14. Musisz przebywać na terenie biblioteki i doglądać. Później zmieniać się jakiś inny pracownik dozoru. Więc... Ja bym tak pewnie w okolicach 10 się dopiero tam wybrał, spokojnie tam się śniadanie, przedzwonić, zapowiedzieć się, że tam wpadnę, przygotuj szachownicę, coś z tego typu pierdółki. No, znaczy tam, powiedzmy, że w tych godzinach gdzieś tam 10, między 10 a 11, to może ten, możesz mieć przerwę, Kenneth, na, nie wiem, śniadaniową, takie, coś takiego. Więc ewentualnie możesz poświęcić tą przerwę na to, żeby razem z Jonathanem Johnsonem udać się na jego spotkanie z jego znajomym, doktorem Henrym Armitage'em, który jest bibliotekarzem, głównym bibliotekarzem w tej bibliotece uniwersyteckiej. No, więc nadchodzi ta upragniona przez was godzina, kiedy spotykacie się na korytarzach biblioteki, Kenneth w swoim uniformie roboczym, z całym oprzyrządowaniem, które jest tym jumpsuit tak zwany i pas z narzędziami i ten inne takie. Tak. Jeszcze czerwona koszula franelowa. Tak. Ty jak wyglądasz dzisiaj, Jonathan? Ja? No to pewnie całkiem zbliżony jest wygląd zewnętrzny. Możliwe, że inna tylko koszula, kamizelka pewnie ta sama, płaszcz ten sam, melonik oczywiście niezmienny, buty pewnie też tam skórzane. No i krawatka, no może zmieniona, może nie wiem, jak zamożnie jest u mnie, jeśli nie do końca, no to pewnie ta sama. No i we dwóch udajecie się do gabinetu doktora Armitage'a, który przyjmuje was w swoim całkiem przyjemnie urządzonym gabinecie, gdzie siedzi sobie za biureczkiem takim z ciężkiego rzeźbionego drewna na wygodnym fotelu. Widać, ma tam porozrzucane jakieś tam notatki, rękopisy. Nad czymś pewnie pracował, coś tam może tłumaczył, albo badał jakieś teksty, które trafiły do biblioteki, i bardzo się ucieszył przede wszystkim na wizytę swojego znajomego, Jonathana Johnsona. I kiedy tam właśnie znaleźliście w gabinecie, to Jonathanie, kopę lat, dawnośmy się nie widzieli. Jak tam twoja praktyka lekarska? Dobrze ci się powodzi tam, będąc psychiatrą? No, zbyt dawno nie widzieliśmy się, mój drogi. No, widzisz, powiem ci, że bardzo dobrze, choć ostatnio natrafiłem na nie lada przeszkody. Mianowicie, zająłem się badaniem samobójców i motywów tych samobójców, co popycha takich ludzi do... No, jakby nie patrzeć, przekroczenia pewnej granicy poczytalności. No, a chciałem zbadać tą ostatnią sprawę. Na pewno słyszałeś o niej, dosyć świeża w gazecie. Ja sam o niej przeczytałem, aż natchnęła mnie do napisania kolejnego rozdziału. Tylko no, nikt nie chce mi w tym pomóc, nikt nie chce ułatwić. Czy to policja, czy to w Kostynicy. Sam niewiele się dowiedziałem, więc... No wiesz, jak to jest... Popęd naukowy bardzo chce gnać do przodu, a wszystko dookoła spowalnia i chce tylko zatrzymać ten pociąg do wiedzy.
Mówisz o tej śmierci tego młodego Goberna, o której wczoraj można było przeczytać w gazecie, tak? O, w kurierze? Tak jest. Jego, nie nikogo innego. Jakiś młody. Bez żadnych obciążeń. Faktycznie dziwna sprawa. Pamiętam, że studiował dziennikarstwo na naszym uniwersytecie te parę ładnych lat temu. A potem wyjechał gdzieś tam poza Arkham, ale słyszałem, że załapał się do pracy w jakiejś gazecie, więc chyba pracował w zawodzie. No ogólnie nie słyszałem o nich złych opinii żadnych, więc tutaj to bardzo dziwne, że tak po prostu przyjechał sobie, wrócił do Arkham i od razu po jakimś czasie, rok po śmierci jego dziadka, takie coś, no... Dziwne, dziwne. Właśnie widzisz, mój drogi, to jest właśnie niespotykane, żeby tak nagle młody człowiek w sile wieku, wszystko się układa po jego myśli, ma pracę, kto to na pewno dobrze płatną pracę i nagle popełnia samobójstwo. Ale nie byle jakie samobójstwo, aczkolwiek byliśmy tam razem z mym towarzyszem, a twym prawdopodobnie podwładnym Kennethem, w kostnicy i zobaczyliśmy te nieszczęsne zwłoki Denata. No, dosyć były zniszczone zwłoki, ale było na nich wyraźnie widać, że przed śmiercią jeszcze żyły, miał podcięte na rękach, jakby chciał upewnić się, że na pewno nie przeżyje tego skoku, albo ktoś chciał upewnić się, że upadku nie przeżyje. No to jest właśnie ciekawe i to mnie zastanawia. No, ale nie ma na nic żadnych dowodów. O Gobernach nie wiem, no bo jak dawno, rzadko to bywasz w tym Arkham, więc pewnie, no rzadko, pewnie nie rzadko. Wiesz, ale o Gobernach raczej... Znaczy o tym młodym Jamesie to niewiele ci mogę powiedzieć, no bo on nie był stąd, on tylko zaczął przyjeżdżać tutaj częściej po śmierci swojego dziadka, tak? Stary Gobern zmarł rok temu i przekazał w spadku swoją chałupę tam właśnie na obrzeżach miasta świętej pamięci Jamesowi. Natomiast no James nie miał lekkiego dzieciństwa. Z tego co mu wiadomo, jego rodzice spłonęli w pożarze wiele lat temu. To był jakiś nieszczęśliwy wypadek i od tamtego czasu wychowywał go dziadek. A o dziadku, ponoć tam, nie wiem, moja matka mi opowiadała czasami takie dziwne, wiesz, jak to są, starsi ludzie zbierają ploty po całym mieście, bo im się nudzi, nie mają co ze sobą zrobić, wiesz, jak to jest. To mi tam opowiadała, że ten Gobern to jakiś taki był podobno stuknięty mocno, jakiś nawiedzony, że tam, nie wiem, z ludźmi kontaktu za bardzo nie utrzymywał, izolował się. Ty wiesz, że on nawet nie pozwolił, żeby mu chałupę zelektryfikowali, jak przeprowadzali te prace elektryfikacyjne na obrzeżach Arkham? Odmówił, nie? No wiadomo, że wolność Tomku w swoim domku, ale no elektryfikacja to przecież wspaniała rzecz i wspaniałe dokonanie, a on nie chciał, nie? I został dalej sobie chałupę lampami naftowymi oświetlą i ponoć do dzisiaj to miejsce nie jest zelektryfikowane. Istotne, na razie władze federalne nie nakazały, nie było jakiegoś przymusowego nakazu elektryfikacji, no ale no takie dziwne to podejście. No ale ponoć właśnie stronił od ludzi, dziwny był i że tam wygadywał jakieś poronione rzeczy, jak tam gdzieś tam go ktoś spotkał czy coś. Ludzie od niego, nie wiem, nazywali go, że odmieniec, przeklęty jakieś, no ale to by tam pewnie jakieś ploty, no wiesz jak to, ktoś może ekscentryk, może po prostu introwertyk, ty tam wiesz lepiej, ty się znasz na tej swojej psychoanalizie, to pewnie znasz takie przypadki, no ale jak ktoś wiadomo stroni od ludzi, to już większość myśli, że a od razu jakiś dziwak, wariat albo co innego, a może po prostu nie lubił ludzi, w każdym razie żył na uboczu. Cóż ci mogę tutaj pogadać, ale wiesz co, jakbyś chciał się dowiedzieć coś więcej na temat tego, na temat śmierci rodziców tego Goberna, to na pewno w archiwach redakcji Arkham Courier tam coś powinno być, bo ja niestety szczegółów nie znam.
Powiedz mi, Kurczę, nie byliście oczywiście. jeszcze tam, nie byłeś tam na miejscu tego wypadku? No nie, 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 niestety to daleko, jest bardzo daleko, a przeczytałem o tym dopiero wczoraj, no i jakby nie patrzeć, byliśmy w Kostnicy, byliśmy w jakże niepomocnym posterunku policji. No i stwierdziliśmy, że eskapady dalsze musimy zostawić na dzień następny, może na dzisiaj, ale On wcześniej chciałem tak porozmawiać z wziąłeś tobą. tą gazetę i tak patrzy się w nią. No tak, a wiesz co, z tym Wochem możecie też pogadać, no bo w sumie ponoć ogólnie, no wiem, że to taki raczej był zawsze rzetelny dziennikarz, który napisał tą notkę o tym Gobernie, więc może on coś będzie wiedział więcej. No i tam mówię, w archiwach tej redakcji powinni mieć jakieś informacje, artykuły o śmierci tych rodziców tego Goberna. W każdym razie, jakbyś chciał się z tym Wochem widzieć, to tam powołaj się na mnie, ja go tam znam z widzenia, no bo czasami korzystał z zasobów naszej biblioteki do swoich materiałów, jak robił research, więc znam gościa, zawsze był w porządku, więc myślę, że jak się powołasz na moje nazwisko, to może będzie bardziej rozmowny, ale Ależ oczywiście, mój drogi, niezmiernie pomocny jesteś w tym badaniu moim. w każdym razie, no, gdyby wam przyszło do głowy też pójść do tego domu Gobernów, to nigdy tak nie należy, tak, panie Kenneth? Jak tam się najlepiej dostać? Bo wiemy, że to jest parę kilometrów na wschód, mniej więcej wiemy, w którym kierunku, ale jakieś taksówki funkcjonują, czy jest coś Tak, w możecie rodzaju pojechać pożyczenia auta? taksówką. Możecie pojechać taksówką, ale też jak pojedziecie podmiejskim, to numer 36 jeździ tam. Przystanek jest tak pół kilometra od domu Gobernów, więc tam może ktoś by was pokierował dokładnie, ale to już. Albo możecie wziąć po prostu taksówkę. Myślę, że Jonathana będzie na to stać. Tak, raczej nie wygląda na. Melonik, tutaj krawatka, tu Tak, kamizelka, tak. to nie masz banku. To... Ale tak miałem, co miałem mówić? Miałem mówić, że No gdybyście tak, też tak się przypadkiem. nachylam, tak, bo to pewnie coś takie incognito, ten wiesz, tak, nie, takie nie do końca pewnie Powiedzcie mi, legalne. wybyście chcieli dostać się do tego domu? Ale rzeczywiście, że tak. No, trzeba zbadać to od podszewki. Coś wspominałeś, że byliście na posterunku, tak? I was nie przyjęli zbyt miło. Tak, ale to są półgłówki. W ogóle nie chcę zbadać tej sprawy, tylko zamieść pod dywan, walnąć typowe samobójstwo i tyle. Nie lubię takich ludzi. Raczne dumany. No tak się składa, że znam komisarza Słonwika. Powiedzmy, że czasami grywamy w szachy od czasu do czasu. No półgłówkiem to bym go nie nazwał. Jest stanowczy, jest rzeczowy, no ale to chyba jednak się za daleko posuwasz w swoich osądach. Może niektórzy jego podwładni należą do najbystrzejszych i najbardziej takich lotnych umysłów, ale cóż, no, małomiasteczkowa policja nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem naszych czasów. Ale pan komisarz Słonwik, wiesz co? Podejrzewam, że pewnie wydali nakaz, żeby nikogo nie wpuszczać bez jakiegoś upoważnienia. No i tu masz rację. Wiesz co, ja może zadzwonię do tego, do George'a i zapytam się, czy by nie udzielił. Powiem, że, no nie wiem, powiedzmy, że zarekomenduję cię jako jakiegoś obserwatora z zewnątrz, czy coś. Może tam mu coś mu tam wyperswaduje, że załatwi ci to pozwolenie. Więc jeżeli ewentualnie wpadniesz do mnie za jakieś 2-3 godzinki, to myślę, że powinienem mieć. Albo może Kenneth, panie Kenneth, przyjacielu drogi, jakbyś tam kończył pracę dzisiaj, zmianę swoją, to wpadnij do mnie do biura, to myślę, że będę miał dla was to bo myślę, że szczerze mnie zainteresowałeś tym tematem.
Jonathanie. Tak myślę, że to jest interesujące z jednej strony. Słyszałem, bo ja tam ogólnie niespecjalnie wierzę w te wszystkie plotki, no ale o tym Gobernie, jak już ci mówiłem, krążyły dziwne opowieści, które do tej pory jakoś niespecjalnie, no, które nie tej pory niespecjalnie zwracam uwagę, ale może coś w tym jest. A że jedną z takich moich, powiedzmy, pasji, zainteresowań pobocznych działalności są pewne, zajmuję się, lubię badać pewne tajemnicze sprawy i pewne tajemnicze historie związane z różnymi rzeczami, które ciężko wyjaśnić, jeżeli wiesz, co mam na myśli, to mogło być przyczynek do poszerzenia pewnego rodzaju wiedzy na te tematy, więc gdybyś tam coś znalazł ciekawego, to jeżeli się zechcesz ze mną podzielić taką wiedzą, to ja chętnie ci też ze swojej strony jakoś tam pomogę. Co ty na to, Jonathanie? Ja bym pewnie, nie wiem, czy jest takie powiedzenie, ale w łacinie coś z jakiejś łaciny ręka rękę myje walną, że wiadomo, że pomaga się. Jak za pomoc, to będzie pomoc. Niestety nie znam się aż tak na powiedzeniach łacińskich, ale moja postać się zna, więc ona tak mówi. Ale i tak, na pewno bibliotekarz się zna. Ale tak, wiesz, uśmiechnął się, kiedy tam zacząłeś właśnie sypać tymi łacińskimi sentencjami, wiesz, i że zrozumiałeś tą intencję w waszej rozmowie, ale tak uśmiecha się i z życzliwością do was podchodzi, ale tak w pewnym momencie poważnie i tak nachyla się. Tylko, wiesz, Jonathanie, tutaj już tak mówi do ciebie tak, wiesz, totalnie poważnie, patrzy się na ciebie i na Keneta, ale tak przede wszystkim na ciebie i tak, ale wiesz, są pewne sprawy, z którymi tak nie wolno po prostu igrać od tak. Dlatego taka dobra rada od dobrego wujka Armitage'a. Jeżeli znajdziecie w tym domu coś dziwnego, coś wykraczającego poza sztywne ramy zwykłego ludzkiego pojmowania, to nie wchodźcie w interakcję z tymi rzeczami, nie używajcie ich, nie, nawet nie wiem, zobaczycie, jakbyście zobaczyli jakieś dziwne rzeczy, które powiedzmy, że nazwę je okultystycznymi, jeżeli wiesz, co mam na myśli, to nie zbliżaj się do nich, nie próbuj ich zrozumieć w taki sposób bardzo organoleptyczny, jeżeli to ujmę w ten sposób. No i przede wszystkim mam do ciebie prośbę, nie zostawaj w tym domu po zmroku. Kto wie, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Trochę, jak tak to mówił, to tak, szczególnie Kenneth, tak poczułeś takie mrowienie na plecach. I tak. Być może od słów takich jak organoleptyczny i okultystyczny, bo generalnie sam ton brzmi złowieszczo, ale jeszcze tak. Te słowa to też nie działają na mnie za dobrze. Tak, zabrzmiało to trochę tak złowieszczo i tak zrobiła taka atmosfera, zrobiła się taka właśnie, że ciarki was przeszły, wiesz, szczególnie, że widać było, że Henry Armitage mówi to z taką totalną, stuprocentową powagą, że cienia, wiesz, w ogóle ściemy, cienia jakiegoś żartu w tym nie było. On to mówił, on był, wiesz, już nawet nie musisz jakoś specjalnie wygłębiać się w swoje psychoanalityczne umiejętności, Jonathanie, ale ty wiesz, że on po prostu święcie wierzy w to, co mówi, nie? Że on jest przekonany o tym, że w razie, gdyby tak się stało, jak on powiedział, no to, że to są rady, które on po prostu święcie wierzy, nie? Że powinno pomóc w jakiś sposób. Ale jakbym znalazł jakieś ciekawe tomiszcze, a, no to byś wiesz, chciał poszerzyć swoje zbiory, czy nie za bardzo? A to wiesz, no, Jonathanie, oczywiście, że tak. No. Jeżeli mowa o jakiejś wymianie wiedzy, informacji, to wiesz, że to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, aby poszerzać swoje horyzonty. Czy kurde, wyszukać jakąś sentencję. Ale tak samo, że ręka tak, rękę myje, nie? Tak. Pekunia non olet. Tak. Kid pro quo. Tak, quid pro quo to jest coś za coś, tak? Coś za coś, no. Tak, de gustibus non est disputandum, albo est non disputandum. To jest zawsze jakaś kolejność.
Bamnus, bamnus, lawa. Rękę, rękę myję. Przed chwilą zgooglowałem. Ale tak. Więc na tej zasadzie, nie, że ja tam wiadomo, pomoc, ja pomogę tobie, ty pomagasz mnie, to normalna sprawa. No i co? No i faktualnie ja mogę tam dokończyć partyjkę szachów, co powinniśmy właśnie rozgrywać. No tobie się kończy przerwa, Kelet, więc musisz wracać do pracy, tak? Tak. Natomiast a ja? Tak. Z Armitage'em, z doktorem Henrym siadasz do obieca partyjki szachów, więc sobie tam rozgrywacie partyjeczkę. I ogólnie tak, bo on coś mówi, że 2-3 godziny, nie? Tylko kwestia taka, znaczy ja mogę tam siedzieć tyle, mi to nie przeszkadza. On mówił, że wrócić do niego, więc nie wiem, czy on bierze sobie to na poprawkę, że ja sobie pójdę. Chyba tak, no bo tam zagracie sobie w szachy, a zagracie sobie w szachy, a on potem, wiesz, zajmie się tam potelefonowaniem i tam rozmawianiem, pertraktowaniem z komisarzem, żeby udzielił wam zezwolenia na wejście na teren dochodzenia, nie? Policyjnego, kryminalnego, który jest tam przeprowadzany. Jak już jestem w bibliotece, to pewnie bym chciał coś poprzeszukiwać sobie, czy jest coś ciekawego na ten temat odnośnie albo historii tego rodu. No w sensie już tutaj, jak już jestem, to mogę sobie poszukać. Albo na temat jakichś niewyjaśnionych samobójstw może. Może coś się znajdzie. Jakieś opisy denatów na przykład. Może coś się znajdzie, jakieś psychologiczne opisy, czy opisy ciał. No coś w tym aspekcie bym szukał. Czy podobne jakieś sprawy miały kiedyś miejsce? No i ogólnie, czy jest coś na informacje na temat tej rodziny? No to akurat w bibliotece miejskiej tego raczej nie znajdziesz. Musiałbyś szukać w tej... No to wiem, to domyślam gazety, się, że w tym archiwum gazety, a po tym jakieś podobne sprawy, nie wiem, opisy opracowania naukowe o samobójcach, nie wiem, profile psychologiczne podobnych spraw, czy znaczy tak de facto takim... to profilowanie ogólnie jakieś tam związane z policyjnymi sprawami to weszło dopiero chyba w latach 60. albo gdzieś w każdym razie dużo później aż, niż... Aż tak się nie zagłębiałem w historię kryminalistyki. Nie, jest na Netflixie serial Manhunt i to dopiero tam, w tamtych czasach, tak? Kiedy to się dzieje, dopiero powstało profilowanie jakichś tam zabójców seryjnych i tak dalej, więc to jest nie, dosyć stosunkowo świeży temat, nie jest jakiś specjalnie... Nie, spoko, no dlatego... Kilkadziesiąt lat ma dopiero ta nauka, więc... Spoko, więc no, dobra, no to pewnie... No, nie książki psychologiczne, sam, czy tam ale... jakieś psychiatryczne, oczywiście jakieś tam na pewno są, natomiast większość ich już czytałeś w życiu, bo to są jakieś tam opracowania naukowe dotyczące na przykład jakichś chorób psychicznych albo czegoś, więc... Nie, to pewnie na tym się uczyłem. Odświeżyć sobie tą wiedzę ewentualnie. Tak. Jeśli, znaczy domyślam się, że to mi nie podbije żadnych statystyk, więc... Nie. To co wiem, to wiem. Więcej pewnie się dowiedziałem. Ewentualnie możesz... ewentualnie ten, jakiś tam... ponieważ biblioteka często dostaje też najnowsze jakieś tam numery, czy tam te jakieś tam periodyków naukowych różnych, więc tam na pewno też jest czasopis takich bardziej medycznych, to pewnie są jakieś czasopisma właśnie z dziedziny... z najnowszych osiągnięć dziedziny psychologii i psychiatrii, więc pewnie coś takiego, wiesz, możesz sobie poczytać ewentualnie jakieś nowości ze świata twojej, wiesz... Tak, dziedziny naukowej. Znaczy, ja ogólnie myślałem, czy by się nie udać w międzyczasie, zależy jak daleko jest ta redakcja. Znaczy, nie chcę iść tam sam, ale... No to w sumie mogę poczekać równie dobrze i na przykład no, czytać byle właśnie takie artykuły, byle pierdoły, żeby poczekać, aż skończy pracę Kenneth. Żeby nie iść no, samemu. No redakcja Arkham Couriera jest tam gdzieś w Śródmieściu, pewnie jest pół godziny, może trochę więcej drogi, więc... A, pewnie... Dobra, to jak już zacząłem wspólnie podróżować, to nie będę sam nic robił, zawsze może jakieś ciekawe informacje będzie chciał się dowiedzieć. Więc albo może się przydać silna ręka, więc poczekam sobie spokojnie, poczytam herbatkę, poczytam książkę, wypiję herbatkę, rozegram partię szachów sam ze sobą
I tak sobie poczekam, aż skończy pracę. Albo jakieś informacje dostaniemy odnośnie przepustu. No, więc mija jakiś czas, Kenneth kończy swoją zmianę. Dzisiaj dzień upłynął mu bardziej na wyczekiwaniu końca pracy i taką, powiedzmy, dreszczykiem emocji związanych z dalszym śledztwem, które zaczyna się coraz bardziej wciągać, właściwie w które zaczyna się coraz bardziej wciągać twój nowy kolega. A po prostu zaczynasz zarażać się tym jego, nie wiem, entuzjazmem do tej sprawy. Bo szczerze mówiąc, na początku to miałeś na nią wywalone. Ale jakiś tam koleś się zabił, no co, trudno, nie? Życie. Natomiast... Nic nowego, codzienność. Natomiast co chwilę ktoś to robi. Tak, natomiast żywe zainteresowanie twojego nowego znajomego tą sprawą sprawia, że ty zaczynasz się tym bardziej interesować, szczególnie, że wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin no, zaczynają się układać w jakąś taką całkiem intrygującą historię, która być może ma jakieś swoje drugie dno, więc twój młody umysł jednak jest chłonny wrażeń i adrenaliny, więc tutaj, wiecie, nudna robota, której tym zwykle taką najbardziej stresującą rzeczą to jest jakiś opieprz od przełożonych albo, nie wiem, jakaś nagła awaria czegoś, że trzeba szybko naprawić, więc a tak to niespecjalnie. No, tak, no i w ogóle teraz zaczynam nagle spotykać ludzi, czy może nie tyle rozmawiać, ale spotykać, których normalnie to też mają na mnie, mają mnie gdzieś, więc no, tak. Jest to dla mnie zupełnie nowa przygoda pod kątem czasowym. Gdzieś tam, wiesz, nagle, wiesz, w ciągu kilkunastu godzin odwiedziłeś kostnicę, posterunek policji. No, w ogóle to się dzieje, tak. Piłeś komisarza. Piłeś herbatkę z tym, z dyrektorem biblioteki, w której pracujesz, więc wiesz. Wszystko nagle, wiesz, czujesz tutaj potencjał jakiś tam zbudowania sobie jakichś znajomości. Czy networking, tak zwanych... networking. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale już mi się podoba. Tak. Budowania sobie jakichś zaplecza znajomości, tak zwanych pleców na przyszłość, że wiesz, tutaj jej znajomy, tutaj nam zawsze się może przydać, nie? Może jakiś woźny na komisariacie albo w kustnicy, to wiesz, tutaj to awanse można robić, to nie ma to tamto. No i zmiany. Spotykacie się znowu we trójkę razem z doktorem Armitage'em te kilka godzin później. No i on faktycznie wręcza wam takie pisemko podbite przez pieczątką, wiesz, ten Departament Policji Stanu Massachusetts, coś tam Wydział Zabójstw Arkham City i tak dalej, nie? I tam podpisane przez George'a Swanwicka, tego głównego komisarza policji w Arkham, które tam informuje, że macie pozwolenie na wejście na teren działań tych policyjnych w miejscu pod adresem takim i takim, posiadłości należącej do zmarłego Jamesa Goberna i możecie tutaj macie już, że tak powiem, świstek, który na legalu wam pozwala wejść na teren działań policyjnych. Więc tutaj, co miał wam Armitage załatwić, to wam załatwił. No. Ja bym się tak zapytał. Ciężko było załatwić? Co mu nawciskałeś? Obiecałem, że dam mu wygrać. Następnym razem, no i przy okazji, wiesz, on ma tam, lubi sobie posmakować dobrego alkoholu o konkretnej mocy i konkretnym czasie leżakowania, więc mu obiecałem butelczynę czegoś niezłego, więc wiesz jak to jest. No tak. A poza tym mam gdzieś tam, zdobyłem prawdziwe kubańskie cygara, import prosto z Kuby. Więc udało się po znajomości, więc tutaj będzie, wiesz, partyjka szachów przy szklaneczce czegoś mocniejszego i w oparach kubańskich cygar. Czegoś chcieć więcej. Tak na dźwięk kubańskie cygaro, tak bym spoważnił. Dopiero teraz o tym mówisz? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. No wiesz, no...
Są znajomości, są znajomości, nie? Ajajajajajaj. No dobrze, no dobrze. Skoro tak mówisz, widocznie muszę Ale powiem bardziej ci, Jonathanie, zapracować. że jeżeli ta sprawa sprawi, że dla nas obu się tu pojawi coś ciekawego, to myślę, że znajdę jakieś cygaro i dla ciebie, przyjacielu. No ja myślę, inaczej nie ma opcji. No dobra, no to powodzonka. Życzę i do zobaczenia. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że się zobaczymy i tak bym skinął tylko melonikiem i kierował się w stronę wyjścia. Tak już tak, nie wiem, czy Kennedy wie się jakoś poogarniać, poprzebierać po swoje rzeczy, czy tak już po tym jest i już gotowy do wyjścia. Nie no, Kenneth już jest w swoim normalnym stroju, bo już się przebrał z jumpsuita w coś innego. Normalny jumpsuit. Może jakieś tam narzędzia z tego pasa sobie gdzieś tam do kieszeni, jakieś coś powrzucałem. Tak, z Jakieś jednej takie kieszeni pomocy. klucz francuski, z drugiej jakiś łom, tak? Tak, kilo wystaje tutaj Adam, od razu zapasem. łom. Tutaj trzeba mieć. Tak. No dobra. Tak. Co Łopata na teraz? plecach jak miecz. To co teraz? Najpierw ten redakcja, ten kurier, jest Tak. bliżej, więc. Tak, zdecydowanie. Najpierw lepiej mieć wiedzę, a później sprawdzać miejsce zbrodni. Trzeba zaczerpnąć języka, to jest podstawa. Podstawa tak. Okej, Mieć. udajecie się w takim razie do redakcji Arkham Courier. Sama redakcja mieści się w stosunkowo nowym, O, dla dwupiętrowym odmiany. budynku z czerwonej cegły, gdzie tak właściwie nikt wam jakoś specjalnie nie przeszkadza w tym, żebyście weszli do środka i skierowali się do wnętrza redakcji. Ktoś tam was zagadał z pytaniem, o co chodzi, jeżeli powiedzieliście, że chcecie się widzieć z panem Wochem, no to ktoś wam pokazał ręką, gdzie jest jego biurko. No i faktycznie przy jakimś tam zwykłym drewnianym biurku, zarzuconym jakimiś materiałami, z popielniczką, z wieloma niedopałkami papierosów w środku, siedzi raczej szczupły facet w takim wieku, około też 40 lat, który w okularach, w drucianej oprawie, który intensywnie tam ślęczy nad jakimiś papierami, coś tam przebierając jedną ręką jakieś papierzyska, a w drugiej trzyma palący się papieros, z którego unosi się dym. Widać, no, że trzęsie mu się ręka. Jakoś chyba nie zanotował tego, że stoicie niedaleko jego biurka, tylko dalej coś ten, i widać, że już ten z papierosa popił, prawie że mu się przełamał i spadł na biurka, ale w ostatnim momencie przesunął rękę nad popielniczkę i strzepnął popiół do popielniczki, później przytknął tego trzęsącą się rękę do ust i zaciągnął się głęboko, wypuszczając po chwili kłąb smrodliwego, papierosowego dymu. Jest tutaj jakieś krzesło przy tym biurku jego? Tak, stoi jakieś krzesło, ale na nim są jakieś teczki, jakieś papierzyska. Jak bardzo poukładane? No tak, bardziej tak to po prostu jakby ktoś rzucił stertę jakichś papierów na niej, tak, żeby po prostu już nie miał miejsca na biurku, nie? Okej. No to ja bym to tak podszedł, tak zrzucił, żeby nie, że bardzo rozrzucić, tylko żeby zrobić sobie miejsce siedzące. Usiadł, wyciągnął swój notes, odwrócił się w jego stronę, jak on tam próbuje trzęsącą się ręką strzepać sobie kiepa. Tak usiadł i... Cóż pana tak stresuje ostatnimi czasy, panie Woch? Widzę, że naprawdę jest z panem nie za dobrze, więc chciałbym z panem porozmawiać na ten temat. No tak, wiesz, jak zrzuciłeś te dokumenty, to on tak się oderwał od tego papieru z takim zmarszczonym czołem i z taką: uważaj, kur...
I tak, a kim pan kurwa jest? Widzi pan, ja jestem Jonathan Johnson z ramienia naszej dobra, lokalnej dobra. Policji. Dobra, on ci tak przerwał tak gestem ręki. Słuchaj, panie Jonathanie Johnson, totalnie nie obchodzi mnie, kim ty kurwa jesteś, gościu, ale dlaczego ty przychodzisz tutaj do redakcji, przeszkadzasz mi w pracy, zrzucasz mi tutaj moje papiery, ty myślisz, co to są jakieś kurwa śmieci? Co to ma być w ogóle za zachowanie? Weź mi stąd wypierdalaj. Dobra. Widzisz, ale że... Nieuprzejmy? Dlaczego pan jest taki nieuprzejmy? Bo mi w kurwa w pracy przeszkadzacie, nie rozumiecie tego? Ja bym tak się podniósł, tak położył sobie ten notesik swój. Czyli rozumiem, że chce pan utrudniać śledztwo policji, tak? Z tego co wiem, na to jest paragraf i on można tak, pójść na dobry on tak się wychylił. No, jakoś na policjantów to mi wy kurwa nie wyglądacie. Macie odznaki? Jak nie macie, to wypierdalać. Tak bym machnął papierkiem pomoc, wejście, wstęp, miejsce zbrodni. Widzi pan, nie trzeba być policjantem, żeby pomagać policji w śledztwie. I jak widzi pan, możemy językiem zasięgnąć też u komendanta i szepnąć mu parę słówek na temat pana współpracy z organami śledczymi. Wiesz, on tak złapał ten papierek, co i tam machasz, tak się przyjrzał przez chwilę, sapnął coś pod nosem, gdzieś tam jakiś inny pracownik redakcji, który tak przechodził, tak się spojrzał na tego Wocha, jak on was tak opryskliwie traktował i tak widzicie, że on takie, wiesz, oczy zrobił i tego, co ci się stało, John, nie? I tam ten machnął coś tam ręką, nie? Dobra. Czego kurwa chcecie? Do rzeczy, bo nie mam czasu. Samobójstwo przed 2 dni bodajże. Co wiesz o Denacie i jego rodzinie? Mówisz... No to czytałeś notkę w gazecie pewnie, tak? Czytałeś? Tego nie potrzebuję wiedzieć, co w notce. Potrzebuję wiedzieć, co nie było w notce. A czego miało nie być w notce? Ty myślisz, że co ja wiem, co sobie myślał jakiś tam samobójca, który sobie skoczył z dachu? Nie chcę wiedzieć, co myślał, tylko chcę wiedzieć, jak wyglądała jego rodzina, jak wyglądały relacje, co się stało z jego rodzicami. Dlaczego wychowywał go dziadek? Jakie były relacje z jego dziadkiem? Jak był poważany jego dziadek? Bo doszło mnie słuchy, że nie było z tym za dobrze. A na pewno ktoś taki jak ty wie więcej. Rzuć mi na perswazję. A drugi rzut ewentualnie na psychoanalizę. Chodzi? A drugi rzut rzuci też? No jak na psychoanalizę. Znaczy jeden i drugi wchodzi, więc... Wiesz co, to tak. Jeżeli chodzi o psychoanalizę. Widzisz, koleś gra wkurwionego, zapracowanego typa, ale po jego tej trzęsącej się ogólnie postawie i po tym dziwnym wyrazie jego oczu widzisz, że koleś jest przestraszony, jest zajebiście, jest w ogóle blady prawie jak ściana, co dopiero teraz w sumie rzucać się tak bardziej w oczy i widzisz w jego oczach totalne przerażenie. On jest czymś totalnie zestrachany, zesrany, ma obsrane majtki prawie ze strachu. Jesteś tego prawie pewien. I koleś jest roztrzęsiony w środku, ale postanowił udawać, że jest trzyma, że jest takim twardym, wiesz, nie dającym się jakoś tam zastraszyć redaktorem jakiejś gazety i wiesz, zgrywa wulgarnego twardziela, ale to naprawdę nie jest John Voch, nie? To jest twoje takie spostrzeżenie, wiesz, po tych kilku chwilach rozmowy z nim. A druga rzecz, kiedy tak właśnie do niego zagadałeś, to tak, jak on tak westchnął głęboko, rzucił te papiery na biurku. Kurwa, no dobra, chodźcie ze mną. Tak wstał, on od biurka dopalił tego papierosa do samego końca, rzucił kiepa w popielniczkę i ruszył gdzieś tam w głąb redakcji. Ja oczywiście idę za nim, tam w międzyczasie bym sobie wyciągnął notes i tak zanotował tylko obiekt leci w chuja, jest coś nie tak i zamknął notes i schował. A ja bym tylko jeszcze zobaczyła, czy nie ma jakiejś otwartej paczki papierosów na biurku i może bym skubnęła jedną. Tak, leży jakaś nadpoczęta, znaczy już taka do połowy wypalona paczka Marlboro, więc
Dobra, nie zauważę jednego, braku jednego. Do kieszeni. Może się Zauważyłaś przydać. tylko spojrzenie jednego z gdzieś tam kilka biurek dalej, jakiś tam jacyś, bo tam ogólnie część redakcji się tak na was przyglądała i widzicie takie, co jest kurwa, tym ich, what the fuck, takie w ich spojrzeniach, nie? I ten jeden, jak zobaczyłeś, że się patrzy, jak ty pociągnąłeś tego jednego papierosa, to tak widzicie, jak tam ktoś się, to jest tako, już A ja się tak. kryje. Ja rzucę tylko takie twardzielskie spojrzenie w jego Oj, tylko stronę. jest, tak jest. Wiesz, machnął ręką ktoś tam, nie? Dobra. I jego paczka to Koleś, wyjebane. tak. Koleś prowadzi was głębiej do redakcji. Gdzieś tam otwiera jakieś pomieszczenie. Widzicie, że wprowadza was właściwie do pustego pomieszczenia, gdzie chyba jest przygotowywane do remontu, bo tutaj są jakieś tam, widać, że już pozdzierana częściowo farba ze ścian. Jakaś tam drabina, taka metalowa jest gdzieś rozstawiona, jakieś tutaj się chyba leżą jakieś narzędzia malarskie. Chyba po prostu jest to pokój, który ma być tam jakiś pewnie ma być zaraz gdzieś remontowany. Nie ma tu ani biurek, ani krzeseł, nic takiego nie ma. Podchodzi do okna, które tam zalepione jest, szyby ma zalepione jakimiś tam tym gazetami i ten, żeby pewnie framugi też się potem nie pochlapały farbą. Siada, opiera, od, opie, odwraca się do tego okna plecami, przysiada na parapecie i tak wpatruje się przez chwilę gdzieś tak między was dwóch, gdzieś w podłogę, tak jakby skupiał myśli, ale widzisz, że ten, noga mu chodzi, wiesz, jest taki poddenerwowany. Prawda wygląda tak. James Goburn był moim przyjacielem. Studiowaliśmy razem dziennikarstwo. Kiedy dowiedziałem się, że popełnił samobójstwo, wiecie, ja go znałem, od tylu lat go kurwa znałem, od takiego szczyla, i pokazał tam jakiś nieokreślony wzrost w okolicy 1,5 metra ręką. Chodziliśmy razem, spędzaliśmy czas razem, no kurwa znałem gościa po prostu. Ja wiem, że on nigdy nie miał takich ciągot, żeby się zabijać. On był zawsze rzeczowym, poukładanym gościem. Zwyczajnym gościem, który lubił sobie pójść pograć w bilard, nie wiem, w rzutki, wypić piwo w barze w piątek po południu, pooglądać się za dziewczynami i ogólnie, no był po prostu w porze kolesiem i dobrym dziennikarzem. Naprawdę był dobrym w tym, co pisał. Pisał fajne teksty. I tak właściwie wyjechał z tego miasta jakiś czas temu. Tylko wrócił z powodu tego spadku po tym swoim przeklętym dziadku. Wiecie, jego dziadek był jebnięty. Przynajmniej wszyscy tak o nim myśleli. Więc kiedy dowiedziałem się, że się zabił, no po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To było kurwa nieprawdopodobne. Tak się zaczął macać po kieszeniach. Widać, że chyba szukał papierosów, ale się zorientował, że ich nie wziął ze sobą i... zrezygnował z tej myśli, ale widać, że ręce mu już tak chodzą. I musiałem to, nie wierzyłem w to. Postarałem się, żeby mnie przydzielili do sprawy tej notki. No wiadomo, że gazeta musi coś o tym napisać. No więc zająłem się tym, ale wkradłem się na teren domu Gobernów, żeby zobaczyć to miejsce. I przeszukiwałem dom George'a, jeszcze zanim policja zamknęła tamto miejsce, zanim zaczęli go bardziej pilnować. Wiecie, na poddaszu to wyglądało, to była scena jak z jakiejś groszowej opowieści grozy. Zdemolowany pokój. To wyglądało, jakby ktoś tam, nie wiem, rzucał się po całym pomieszczeniu w jakimś amoku, wszystko porozbijane, wszystko zakrwawione. Ja nie wiem, co on tam robił, ale faktycznie chyba było z nim źle. I widzę, że coraz bardziej się trzęsie. I widać, że jest coraz bardziej roztelepany. A potem, i tak już widzicie, jak zaczyna łzy w oczach mi się pojawiać. A potem to znalazłem. Już tak siada i osuwa się z tego parapetu, zjeżdża tak po ścianie i tak kryje głowę w dłoniach i zaczyna po prostu szlochać, chlipać i totalnie, wiesz, odpływa, nic już więcej nie mówi, tylko
Po prostu ryczy. Ryczy tak. On powiedział to, czego? Nie, on powiedział, to ostatnie co powiedział to, że potem to znalazłem. To znalazłem. To ja bym tak wie. I przestaje z wami, wiesz. Odpływa gdzieś ja koleś tak... i pogrąża się w tej rozpaczy, nie? Załamuje się totalnie. Wiesz, tak podszedł, tak pogłaskał po ramieniu, tam już, już, dobrze, dobrze. Jak to, nie wiem, psychiatra ma w zwyczaju. Nie wiem, jak to działa. Ale na takiej zasadzie, żeby go tak uspokoić trochę, żeby zapytać się po prostu, co znalazłeś? To rzuć mi na psychoanalizę. Zdane. Zdane, 35, tak? Na 35 na trudny mam. Wiesz co, twoje jakieś tam ciepłe słowa i te gesty i tak dalej sprawiają, że koleś się nieco uspokaja, w sensie, że przestaje jakoś tam historycznie szlochać, ale gdzieś tam, nie wiem, zapada w rodzaj trochę takiego półkatatonicznego stanu, gdzie jakby odpłynął gdzieś we wnętrze własnych myśli, że widzisz, że nie złapiesz z gościem żadnego kontaktu, przynajmniej w najbliższym czasie. Gdzieś coś, po prostu koleś się załamał psychicznie, uspokoiłeś go tam jakoś, ale nie łapiesz z nim kontaktu. To może ja wyciągam moją paczkę papierosów, nie tego, co zwędziłam, bo to będzie na później dla mnie. Ale mam też swoje i może go poczęstuję. Prawda? On może w ogóle... Może są gorsze niż on pali, ale... Może chociaż... Wiesz co, on w ogóle nawet jak podsuwasz mu, on siedzi gdzieś tam po prostu, wiesz, no głowa, znaczy głowa tak skulony gdzieś tam i zapatrzony gdzieś w podłogę i takim pustym wzrokiem gdzieś tam czasami tam coś chlipnie, ale w ogóle, wiesz, machasz mu, zero reakcji. Więc ja tak z typowo z naukowego psychiatrycznego punktu widzenia zacząłbym go tak poklepywać po twarzy, tak z jednej, z drugiej strony, wziąć za ramiona, tak żeby, wiesz, wywołać jakiś nim odruch. Nie, no to twoja wiedza psychiatryczna ci mówi, że koleś jest w jakimś głębokim szoku i to jest efekt, który może utrzymywać się od kilku minut do nawet, no bardzo, bardzo długo. Znasz, słyszałeś, czytałeś o przypadkach, gdzie ludzie po takim szoku na przykład już całe życie tak zostają w takim czymś. Po prostu potrafi mózg czasami się, no mózg ludzki czasami potrafi się tak wyłączyć i po prostu, wiesz. Jasne, jasne, więc... Tutaj twoja wiedza by ci pokazała, że gościa trzeba było do tego, oddać pod opiekę jakąś hospitalizację w tym momencie. Mhm. Tak, ostatnią deską ratunku spróbowałbym go nakłuć scyzorykiem tak, żeby mu rośnie skórę tak na przykład na palcu albo coś takiego, żeby szok wywołać taki w organizmie. Fizyczny. Tak wiesz, na przykład to taki fizyczny bodziec taki ostry wywołać. Czy wiesz, to... Ale to jak nie zadziała, to luz. Znaczy, nakłułeś mu palec, tylko wiesz, ręka mu drgnęła, wiesz, jak to impuls bólu przyszedł mu po rękach, ale... Nie zobaczyłeś, żeby jakaś iskra jakiegoś większego zrozumienia Jasne. W jego oczach się pojawiła. Koleś po prostu odpłynął, nie? Jasne, rozumiem. No to myślę, że z tym już tutaj nic nie zdziałamy. Bym go tak, to wiesz, zostawiamy go tutaj, czy go gdzieś tak, zabieramy? Jak jest jakaś tu skrzynka, czy coś, to bym go tak posadzić na skrzyneczce. On se siedzi pod ścianą, on se siedzi pod... W sensie... Tak, ręce założyć, niech się gdzieś tam, wiesz. Ktoś go w końcu znajdzie, a my mamy jeszcze chyba trochę rzeczy do zrobienia. Tak. Dokładnie. Ja bym to archiwum tu przeszukał gdzieś. Mm-hmm. Bo to jest najważniejszy chyba trop tutaj nasz. Oprócz tego, że wiemy, że coś tam jest na poddaszu. Coś. Znaczy to. Nie on, tylko to. Więc to jest przedmiot albo istota jakaś nieludzka. Więc to już wiemy. Archiwum. Tak, to jest nasz cel. Tak. Co tam było wspomniane o tym archiwum, że to będzie coś więcej o rodzicach? Historia rodziców. Nie, o rodziców. Rodziców jego. Jak spłonęli. To jest bardzo ważne i bardzo interesujące. Okej. Okay. Wiecie co? No dobra. No to pewnie zagadali się do jakiegoś innego pracownika redakcji, żeby zapytali, czy udostępnią wam archiwum do szukania, nikt nie widział. Papierkiem machnąć ewentualnie. Nie, nawet nie musiałeś tego pokazywać, po prostu jakiś tam redaktor powiedział, że nie ma problemu.
zaprowadził was na miejsce. To takie pomieszczenie pachnące stęchlizną, tą starością, z papieru miłością, tak? I ten, i wiesz, dał wam tutaj czas między tymi regałami zapełnionymi pudełkami, wiecie, z zakurzonymi jakimiś wycinkami z gazet i tak dalej. Monotonne, musieliście poświęcić minuty, kwadranse, nawet godziny, żeby coś znaleźć. Rzućcie mi na korzystanie z bibliotek, oczywiście. Ojej. Oczywiście. Ile tutaj mam? Czy rzut? Nic, tak, setka ja idzie, ale... się nie spodziewam czegokolwiek. Czemu takie rzuty są w systemach, gdzie liczy się najniższy wynik, a nie najwyższy? Stówkę forsujecie? Czy znaczy, weszło komuś, czy nie weszło? Znaczy, czekaj, sprawdzę, korzystanie. Ja mam 40, więc ja mógłbym próbować forsować. No okay. Ja bym mogła, bo ja mam... Ale nie. Albo szczęście możesz wydać, jak masz mało, brakuje ci do zasięgnięcia. Bo co? To korzystanie z bibliotek to jest 20, tak? Ja mam 36 wyrzuciłam, więc to jeszcze jest najmniej. Możecie forsować, bo tylko powiem tak, jeżeli... nam się nie uda. Jeżeli wam się nie uda forsować, no to narobicie tutaj niezłego bajzlu. Spoko. Wywalone. Oboje możemy forsować? A ty też możesz forsować, tylko tobie, Michał, jak się nie uda sforsować tego rzutu, to przez to, że wrzuciłeś setkę, to jakieś pudełko z wyższej części regału zleci ci i walnie cię gdzieś w głowę, jedno obrażenie zarobisz przy okazji. Co, 16, albo ewentualnie 16 ze szczęścia, tak? No albo wydasz 16 ze szczęścia. To może 16 ze szczęścia, będzie łatwiej. Tak? Okay. No, to lubię. Znaczy, bo w tym momencie, Michał, i tak masz pecha, bo wyrzuciłeś setkę, więc no i tak to pudełko ci na łeb zleci, nie? Ja nie wiem, jak to więc... ja nie wiem, jak działa setka, więc ale spoko, jak tak... Tak, nie, to jest może... pech, krytyczny pech, jak setkę wrzucisz. Więc to się dzieje tak jak właśnie, że szukaliście gdzieś tam, chciałeś ściągnąć jakieś pudełko, nie zauważyłeś, że na pudełku stoi inne pudełko, właśnie takie bardziej metalowa, taka skrzynka, w której ten bo jak już było za późno, zobaczyłeś, jak leci na ciebie taka skrzyneczka właśnie z wycinkami z gazet, jak cię pieprznęła w czoło, to aż usiadłeś tam z jęknięciem na dupie, gust ci momentalnie wyrósł, pokaźny, narobiłeś hałasu. Po łacinie chciałbym klnąć. Tak. Ale może wśród tych wycinków... Tak, może to no. Spadło. Może akurat się udało. Nie, akurat Kenneth miał więcej szczęścia i w międzyczasie znalazł takie oto informacje, które wrzucam na Cthulhu Handouts. Zapis z Arkham Courier numer 6 z roku 1901. No dobra, to może ja przeczytam, bo pan Johnson pewnie jeszcze jest trochę ogłuszony. Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dzisiejszej nocy w swym domu w lesie nieopodal Arkham płonęli Will i Rachel Goburnowie, szanowni obywatele naszego miasta. Z niewiadomych jeszcze przyczyn ich dom zajął się ogniem, momentalnie obejmującym cały budynek. Sąsiedzi nie zdążyli nawet zareagować. Gdy przybyli na miejsce, pozostało już tylko zgliszcza. Według policji i zeznań świadków, ogień wybuchł w salonie na parterze, skąd zaczął się rozprzestrzeniać z dużą prędkością. Strażacy za prawdopodobną przyczynę pożaru podają słabe zabezpieczenie kominka w salonie. Dom nieopodal Arkham. Okej, okay, czyli oni mieszkali oddzielnie. Od dziadka, mimo że dziadek miał poniekąd wypasioną willę. Co, tak ja pierdolę, na co ja się pisałem, kurwa. Czy to jest ten profesor Johnson, z którym ja od wczoraj gadam? Tak, mój drogi Kenecie. Pierdolę. Mówisz, że tak, spłonęli. Co za pewno. Pożarze straszliwym jakiś swego domu, ale zabezpieczenie kominka to jest tak proste wytłumaczenie, tak łatwe i tak oczywiste.
że śmierdzi mi tu po prostu lenistwem, partactwem i lekceważącym podejściem do sprawy. To nie może być tak proste, jak to wygląda. Nie, nie, na pewno nie, jeśli wszystkie tropy prowadzą na to, że coś tu jest nie tak. A nie ma żadnej informacji, gdzie jest ten, no, gdzie on się znajdował, nic na ten temat? No nie, oprócz tego, że w swym domu, w lesie nieopodal Arkham. Ciekawe. W lesie, że tylko dom, że nic się nie zajęło dalej w tym lesie. Cóż to za opis. Jacy sąsiedzi w ogóle? Kto jeszcze mieszka w lesie? Dużo wielcy. Są ludzie, którzy lubią mieszkać w lesie, nie? Z dala od cywilizacji. Staręki, zające. Ajajaj. Czyli generalnie dom spłonął tam, więc tam nie ma co chyba szukać tego miejsca. Nie ma co pogorzeliska przetrząsać, to i tak lata temu było. W końcu on w młodości, więc prawdopodobnie nawet teraz nie ma z tego nic. Tak, ale w sumie też nic nie jest tam napisane właśnie na temat ich potomka, tylko o tym, że oni spłonęli, nic na temat tego, gdzie się ich syn wtedy znajdował. To jest właśnie zastanawiające, co się stało z tym dzieckiem, gdzie ono było, w końcu to kominek. Kominka nikt nie zapala w ciągu dnia, jeśli nie ma zimy, to bez sensu by było. Więc nie, jeśli taka przyczyna... To było w nocy. Tak, tym bardziej, że sąsiedzi nie zdążyli zareagować, więc prawdopodobnie musieli spać. A spali raczej w nocy, a nie w dzień. No takie mamy czasy, że w dzień się pracuje, a nie śpi. W tym wycinku jest napisane, że dzisiejszej nocy w swoim domu. No tak, dzisiejszej nocy. Płonęli, szanowani. Ciekawe, za co tak szanowani byli. No dobrze, w każdym razie wiemy, w jaki sposób James Goburn został osierocony. Nie wiemy, co się z nim wtedy działo, ale wiemy, że przez co trafił do swojego dziadka. Tak jest. Rodzice tyle mieszkali osobno, czyli nie wiem, czy to nie jest dalekosiężna konkluzja, ale można by z tego wnioskować, że chyba nie byli w najlepszych relacjach z dziadkiem, który mieszkał niby w tej samym mieście, ale zupełnie gdzie indziej. No tak, no tak. I też może chcieli uciec od niego, może to... Może coś tam było nie tak. No w końcu nie ma żadnej informacji na temat tego, jak duży jest ten budynek. Właśnie, czy nie, w tym artykule nie było napisane, z którego piętra on tam skoczył, coś w tym stylu? Nasz James? Nie. Mhm. Nie, nie było. Od kiedy zobaczyłem jego wnętrzności, to czuję się z nim bardzo związana. No tak, ale to na pewno nie mogło być jedno piętro, bo po jednym piętrze... Fajnie. Raczej tak by nie otworzyła się jego głowa. To musiało być na pewno więcej. To nie może być taka biedna posiadłość. Tym bardziej, że ludzie wiedzieli o tej personie i wiedzieli o nich. No, zważywszy też na fakt, że ten Goburn Junior 1 wybudował dom. Mimo tego, że jego ojciec, prawdopodobnie ojciec, miał mieszkanie. Więc musiał na pewno mieć fundusze skądś. A skąd by miał fundusze, jeśli by nie był z majętnej rodziny? Raczej by w ciągu życia nie zdążył zarobić. Tym bardziej, że osierocił dziecko w bardzo młodym wieku. No tak, bo ten majątek, no to raczej jest oczywistością, no bo w sumie też po to tutaj James wrócił, żeby tym majątkiem zarządzać. Natomiast, czy my wiemy, jak ten dziadek w ogóle rok temu zginął? Chyba nie jeszcze. Wiemy, że rok Chyba temu... nie wiemy. Nie wiemy, nie wiemy może, nic na ten temat. Może też coś na ten temat też w tych archiwach, skoro już tutaj jesteśmy. Jakiś nekrolog może. No, to jest świeża sprawa, to powinno być gdzieś w miarę na wierzchu. No to faktycznie, jeśli chodzi o śmierć pana George'a Goberna, no to wedle nekrologu, który został znaleziony w jakimś tam numerze Arkham Couriera z poprzedniego roku, no to faktycznie widnieje tylko, że z przyczyn naturalnych zmarł. W jakim wieku? W wieku lat 83. Nieźle. Dobry wiek. Tak, tak. Naturalny. Ja z moją pracą, to ja nie wiem, czy ja tyle wyżyję, no ale dobra. Oj, nie martw się, medycyna idzie do przodu, coraz bardziej idziemy. Przecież niedawno odkryto penicylinę, można leczyć
antybiotykami się, no, może nie ciebie, ale jakoś wyżej postawionych można leczyć. Wszystko idzie ku lepszemu, nie martw się. Twoje wnuki będą żyły długo. Dobrze. Z tą myślą zakładam rodzinę właśnie. Tak jest. Dobra. Czegoś jeszcze tu szukamy w takim razie? Coś jeszcze możemy znaleźć. To jest jeszcze pytanie. No bo tak, mamy informacje na temat rodziców, co mogliśmy tu znaleźć i mieliśmy informacje na ten temat. Mamy informacje na temat dziadka i nic więcej się na pewno nie dowiemy tutaj z gazety. Czy ewentualnie jakieś plotki możemy szukać? Czy gdzie ktoś jest cmentarz? Gdzie oni są wszyscy pochowani? To nie jest. W sensie nie wiem po co mieć cmentarz, ale... Czy jest nagrobek? Właśnie, czy jest nagrobek? Wiesz jak to w Ameryce są tylko takie cmentarze, takie wiecie, no nagrobek tak. I kawałek trawnika i tam co, ewentualnie tak. Urna z prochami. Albo... Okay. No chodzi o to, czy jest na cmentarzu, czy nie wiem. W ogródku zakopane. Te wszystkie różne plotki, które słyszeliśmy o tym szarlatanie i tak dalej, po prostu się zastanawiam, czy on tutaj spoczął na cmentarzu, tak jak każdy szanowany członek społeczności, czy może... Tak czy nie? Czy może jakoś coś innego się stało z jego śmiercią? W gazecie nie ma żadnej informacji na temat pogrzebu i pochówku Goberna, ale skoro żył jego wnuk, no to najprawdopodobniej jakoś tam dopilnował, żeby został gdzieś pochowany. Kawałek marmuru w ziemię mu wsadził. No, to tyle wie. Okay. No dobra, co by tu jeszcze? Czy może już, może jednak już trochę spędziliśmy w tym zatęchłym miejscu wystarczająco dużo czasu? Może chyba najwyższa tak. pora czerpnąć świeżego powietrza? Tak, ruszać póki jest godzina Radnie. Jeszcze w miarę, żeby nie było nocy. Jednak weźmy na poważnie ostrzeżenia. Tak, Henryk musiał wiedzieć, o czym mówi, z taką poważną miną. Więc, zależy, która jest godzina teraz, bo jeśli już jest tak późno i zanim my tam dojedziemy, choć w sumie taksem będziemy brali. Mhm. No, no to już jest taka godzina, już trochę dużo wam zeszło z przeszukiwaniem tego archiwum, więc jak już naprawdę bliżej wieczoru już praktycznie jest. Mhm. No to myślę, że lepiej wrócić, zjeść porządne śniadanie i z rana pojechać, żeby... No jutro mam na popołudnie. Ty nie praca, ale po pracy tam cię odbiorę i tak są tam druga, którą masz zmianę. Tak. To prawda, więc no pewnie tak zróbmy, bo to szkoda mi trężyć. Nie ma okay. co się ryzykować, nie ma co... Okej. Dobra, no to wracacie oczywiście do hotelu na noc następnego dnia, tak jak sobie uzgodniliście, śniadanko do... I udajecie się na miejsce w wypadku, czy też udanej próby samobójczej, jakiej dokonał świętej pamięci James Goburn. Stojący na peryferiach Arkham... Dom George'a, aktualnie nieżyjącego już Jamesa Goburna, wydaje się być mocno stary i zniszczony, choć na pewno dałoby się w nim jeszcze mieszkać. Stoi on na skraju okolicznego lasu w odległości około pół kilometra od najbliższych zabudowań, co samo w sobie sprawia już dosyć takie przyprawiające o dreszcz na plecach wrażenie. Z zewnątrz dom wygląda dość dziwnie. Mały ganek, nad nim taras i dwa piętra. Budowę wieńczy spiczasty dach. Dom jest słabo oszklony, przynajmniej tak od strony wjazdowej drogi. Tylko część pokoi posiada jedno, góra dwa okna, z których część jest wybita. Poza tym teren domu, wejście do środka oraz prawdopodobne miejsce upadku Jamesa Goburna jest odgrodzone palikami, które są poprzepasane taką żółtą taśmą z napisem Crime Scene Investigation. W terenie aktualnie przed domem spaceruje sobie tutaj z powrotem umundurowany przedstawiciel prawa. Co robicie? No to ja bym pewnie podszedł bliżej pana oficera, skinął melonikiem, ciągnął papierek i tak powiedział, no
Witam szanownego oficera z tej strony, Jonathan Johnson z ramienia komendanta pomoc w jakże ciężkiej, jakże rażącej sprawie naszego nieszczęsnego Denata Goberna. Chcielibyśmy sprawdzić z moim towarzyszem miejsce zbrodni, czy miejsce samobójstwa. Dzień dobry, oficer Clark. Przedstawił się policjant, który spogląda się na was. Zaciekawiony wziął ten dokument w ręce, przeczytał treść, zobaczył pewnie pieczątki, podpis komisarza Swanwicka, oddał ci go, skinął głową. W takim razie zapraszam, tutaj odchylił ci taśmę, żebyście mogli przejść. Zapraszam do środka. Proszę tylko o to, żeby panowie za wiele nie przestawiali bądź nie wynosili, ponieważ nasi technicy jeszcze nie skończyli tutaj wszystkich procedur śledczych, więc proszę o ostrożność. Stajecie na małym, pomalowanym na biało ganku, niedużym i wyglądającym, jakby się miał rozpaść ze starości. I w tym miejscu myślę, że zrobimy sobie dzisiaj przerwę. Już jest dosyć późno, mamy trochę na liczniku. Myślę, że będziemy rozkręciło dopiero. Myślę, że będziemy kontynuować w niedzielę, a tym samym pożegnam się z naszymi widzami. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w niedzielę i do usłyszenia również.